Okej. Witamy was wszystkich w najnowszym odcinku naszego podcastu. Jak zawsze są ze mną moje ziomki, nikt gorszy, nikt lepszy, czyli Alan i Sodek. Ja jestem Jędrek. I dzisiaj będzie trochę o niesamowitych sukcesach odniesionych przez członków naszego podcastu w ten weekend. Wszystkich, a nie... Wszystkich trzech. A nie jakoś tam, że wiesz, że ktoś tam, coś tam. Jesteśmy tak potężnym podcastem, że każdy robi wyniki. I oraz... Powoli trzeba się do tego przyzwyczajać, słuchacze, bo już nie zejdziemy niżej, że tak powiem. My nie podpisujemy się pod tą deklaracją Sotka, czasami idzie każdemu trochę gorzej. To jest nieprawda. Ale oprócz tego, że wszystkim nam siadły turnieje w ten weekend, to jeszcze siadły podcasty, nie podcasty, podcasty robimy, siadły spoilery z nowego dodatku ZendiCar Rising, o czym już mówiliśmy trochę tydzień temu. Dzisiaj każdy z nas wybrał sobie po trzy karty, o których... trochę powiemy, ale on trochę oszukał, wybrał 5, ale trzy z nich to jest taki w pakieciku. Ja też mam takie karty, co trochę o nich trzeba będzie powiedzieć, ale więc tak, zaczynamy klasycznie od... Czekaj chwilkę, ja bym tylko chciał powiedzieć, że to, co robimy teraz, jakby co będziemy opowiadać o karty, to jest tylko rozgrzewka przed tym, co się będzie działo już po release całego dodatku, kiedy to już klasycznie zrobimy top 10 kart dodatku i zrobimy wszystko. Sodek, co nie jest po release? To za tydzień robimy. Top 10. No właśnie mówię, że po release dodatku. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, mówię o tym, jak już dodatek będzie zaspoilowany cały. Zaspoilowany, o co mi chodziło. To wiesz, angielski trudny język. Ale też chciałeś poprawić Sotka, czy coś więcej miałeś do powiedzenia? Nie. Ja chciałem powiedzieć, że w naszym top 10 nie będzie żadnych legendarnych, niebiesko-czarnych Majfolków. I to wszystko. No zobaczymy. Chociaż chcę też uspokoić moich kohostów, że żadna z moich kart dzisiaj pokazanych nie jest niebiesko-czarnym Merfolkiem Rogue'iem. Legendarnym. Okej, więc przechodzimy do decklist z tego weekendu. Każdy z nas zagrał, o ile dobrze wiem, Sodek, grałeś challenge w sobotę, czy nie? Grałem, ale szybko zrobiłem 0-2 i miałem jeszcze wolną sobotę. Myślałem, że każdy z nas zagrał tylko jeden i każdemu siadło, ale Sodek zniszczył nam statystykę, grając drugi. Okej, więc Alan i ja zagraliśmy po jednym turnieju w ten weekend. Sodek zagrał dwa, więc jego win rate jest 50%. Ja jeszcze zagrałem dwa PTQ w Sildzie i też nie siadło. Kurde, przestańcie. Okej. Okay. Każdy z nas zagrał sobie challenge'a, co fajnie mu poszło, na tym skończymy. Alan zrobił top 8 w Vintage, grając Hogakiem, którego możecie podziwiać właśnie teraz na ekranie. Oddaję głos Alanowi za to, że jest naszym lokalnym ekspertem od Vintage, a my sobie nic nie wiemy. To mój lokalny ekspert ogranicza się do tego, że tak raz na jakiś czas znajdę w sobie wenę, żeby pograć ten format. Głównie dlatego, że wydaje mi się, że jest dość fajny i jest rzadko taka... No, nie oszukujmy się, że nie ma możliwości, żeby pograć ten format w życiu realnym, dlatego że karty są strasznie drogie i na modo nie ma tego problemu. I to jest fajne sobie pograć kartami w najpotężniejszym formacie, który teoretycznie jest najbardziej zabawny też do grania. I najczęściej kieruję się w kierunku takich deków, które są dość proste, czyli są takie na przykład albo shopsy, albo właśnie deki na bazarze. I Bazaar of the Baghdad to jest jeden z najpotężniejszych lądów w Magicu na pewno. Prawdopodobnie w jakimś top 3. I Bazaar of the Baghdad polega na tym, że za tapnięcie dobieramy dwie karty i odrzucamy trzy. Czyli tak, Sotku? To co jest w top 1 i top 2, że... Nie dajesz Bazarowi z automatu pierwszego miejsca. Mishra's Workshop, to który daje trzy mana. I Fetchland. Jako taki ogólny zbiór potężności, jako jeden ląd. Okej. Okay. No mi się wydaje, że Biblioteka i Tolaria to też są top 5. Według mnie Biblioteka to jest taki po prostu piach, że o tym się nie powinno wspominać. To jest karta z mega starych czasów i ona nijak się nie ma do nowoczesnego Magica. Kurwa, Sodek, spróbowałbyś raz być na play z ziomkiem, co na draw ma Tolarię, znaczy tę bibliotekę, to byśmy zaczęli. No, a ty zagrywasz sobie Hogaka i z dwoma kolegami atakujesz. Przeciwnik, dobro, dwie karty więcej i umarł. On ma forsa. Fajnie. On ma forsa.
Forest nic nie robi na dwóch kolegów, dajmy, którzy atakują. Dajmy mówić Alanowi, tak? Słodek, nie masz racji. Już? Okej. O ile przed wydrukowaniem Hogaka i Vengevine'a jedynym deckiem, który używał Bazar of the Bard, był taki klasyczny dredge, w sensie karty z mechaniką dredge tak naprawdę, to teraz chyba najpopularniejszym takim bazarowym deckiem jest deck, który używa Vengevine'a, Hollow One'a i Hogaka. I ten deck polega po prostu na tym, że mulliganujemy się dość agresywnie, czyli mulliganujemy się po prostu do Bazar of the Bardat. I nie zdarzyło mi się jeszcze zatrzymać w pierwszej grze ręki bez bazaru. Także wszystko plus bazar to jest skip. I ta wersja tego deku ma też jeszcze 14 innych lądów, które są pożyteczne w tym, że mamy o wiele lepszy matchup z deckami, które grają Wastelandem i jakimś Gravehatem. Czyli jeżeli jak już nam z Wastelandują nasz bazar po aktywacji, to my jeszcze możemy się tam kręcić, dogrywać stwojki i pomaga to nam reaktywować Vengevine'a, tudzież zagrywać Hogaka z grobu. Takim typowym, najlepszym rozwiązaniem tego deku to jest spieszyć duży bazar, oczywiście. Tapujemy go, dobieramy jakieś karty i odrzucamy na przykład dwa Vengevine'y. I okay, na największym porno możemy odrzucić trzy Vengevine'y i zagrać Hollow One za 0 mana. I już wtedy atakujemy za te 12 w pierwszej turze. To się rzadko dość zdarza. Najczęściej w pierwszej turze to jest taki wstawiony Vengevine i Basking Root Walla oraz Hollow One. I to też jest taki dość... To jest potężny board presence, jeśli chodzi o Vintage. W Vintage'u jest grane bardzo mało point removalu w pierwszej grze w szczególności, gdyż wszyscy próbują robić swoje rzeczy i czasem kontrować rzeczy przeciwnika jako jedyna forma interakcji. A tego, co my robimy, nie da się skontrować żadnym z niebieskich forsów, dlatego że Vengevine jest triggerem i kontrowanie Hollow One'a to też nie jest takie fajna rzecz, że się tak wyrażę, i łatwa. W tym deku też są cztery zielone Force of Vigor, gdyż Vintage jest to format, w którym jest bardzo dużo artefaktów, w sensie na przykład ja mam dwa Moxy i Lotus Beta, Black Lotusa, przepraszam. I Vintage też jest dużo deków, które grają na już w main, na jakieś karty, które sprawiają, że wszystkie swoje spele kosztują jeden więcej na przykład, czyli tak zwane sfery. I też chcemy mieć na to odpowiedź, żeby się kręcić. Jest ten dek jest wolniejszy niż dredge, ale jest stabilniejszy. I nie wiem, jak macie jakieś pytania o poszczególne karty, to możecie mi powiedzieć. I ogólnie, okay, jeszcze jedna rzecz. To deglista, którą tutaj widzicie na ekranie, to jest taka stokowa deglista, w której są tylko trzy flex sloty. I te, ja postanowiłem, że sobie zagram Cabal Therapy, Life from the Loam. I większość osób czasem gra na przykład na dwie terapie, Mental Misstep, i albo trzy terapie, albo jeden life. I to są takie trzy karty, które występują w tych trzech slotach. A pozostałe 57 kart i sideboard to jest taki... Community doszło do konsensusu, że to jest najlepsze, co może być w tym formacie, w tym deku i raczej nikt się nie wychyla poza to. Jak macie jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć od was. A jak nie, to możemy przejść do innych formacików. A, ktoś coś tutaj pisze jeszcze. Ja powiem tyle, że ja bym grał na pewno zamiast dwóch Winsept Heath, dwa Misty Rainforest. Tyle mogę coś powiedzieć. Ale oprócz tego to mi się podoba. Okej. Dobra, to teraz... Teraz? O, teraz mnie chyba słychać, co? Słychać cię, Sodek. Dobrze, bo ktoś mnie wyciszył. Wcześniej, o właśnie, nie ogarnąłem, bo ja się mytuję na mikrofonie. Ja tylko jedyne, co chciałem powiedzieć, to aby poświecić komentarz Rudego Jacka, bo jest bardzo dobry, mi się bardzo spodobał. Ja na przykład... Przestępne notowanie. Uwaga, chciałem przypomnieć... Nie, to nie ten. Dobra, przepraszam. Ten mikrofon Alana sprawia, że brzmi jak wywiad z przestępcą na TVN-ie. I nie wiem, czy nasi słuchający mają podobne odczucia. Ja poczułem taki lekki dreszczyk. I to w sumie było mega cool. Przestępca na TVN-ie. Mnie znowu nie słychać podobno. Czy to jest prawda, że mnie nie słychać? Nie, słychać cię. Wydaje mi się, że słychać mnie zupełnie okej. Okay. No dobrze. W takim razie przechodzimy
do formatu Modern. Są sukcesy zarówno Sotka, jak i mój. Tutaj mamy listę Sotka potężnego deku Ad Nauseam, w którym przegrał finał w niedzielnym challenge'u. Nawet streamowałem ten przegrany finał. To był dopiero stream, słuchajcie, tak, 20 minut. Jeszcze 30 minut taki widziałem na streamie. Sodek, co wam powiesz o tym deku? No ja Ad Nauseam, jakie jest, każdy widzi. Tutaj ten dek przez ostatnie 8 lat zmieniał się 3 razy. Przepraszam, 4, jak policzymy, że Pyrex and Unlife był od razu na początku Moderna, bo ten dek wyszedł z Extenda. No to najpierw pojawił się Pyrex and Unlife, potem pojawiły się Temple i teraz ostatnią zmianą jest Tassas Oracle. Jeszcze po drodze był Laboratory Mania, którego wymyślili, że w końcu tak można zrobić i tak dalej, ale przez 10 lat pojawiły się 3 do 2, jeszcze Veil of Summer, jak policzymy. Więc tutaj się dużo nie zmienia i tutaj jeśli ktoś zna combo deck, zna to combo, to tam tyle. Ogólnie jedyne, co ciekawsze chyba, co mogę powiedzieć, to to, że nie byłem jedynym Ad Nauseam w topie. W półfinale grałem Mirror i Mirror to jest w ogóle prześmieszna gra, polecam. I wiem, że w sobotnim, bo to ja grałem w niedzielnym challenge'u, więc że w sobotnim challenge'u też Ad Nauseam było w top 8, co pozwala nam zasugerować że to był bardzo dobry wybór w ten weekend. Ja patrzę na to w ten sposób, że teraz zaraz zobaczymy, czym grał Jędrek, znaczy usłyszymy, już spoiler alert, grał BLG Boomer Midrange. I odejście od bantów, czyli odejście od małych Teferik, sprawia, że Ad Nauseam dużo lepiej sobie radzi z urodekami. Ma naturalnie dobrze z Prowessem i naturalnie dobrze z taliami, które jakby były flavor of the week, czyli z Boglami i z Tytanem. No i w sumie tyle. No a co, przegrałem sobie finał, bo koleś był next level i zagrał Grixis z Shadowem, czyli talią, która według mnie była perfekcyjnym wyborem akurat na ten weekend. Znowu, z racji tego, że urodeki przeszły w Sultai, nie miały Fatal Pushy, a nie Puffy, więc Gurmek Angler sobie tam hulał i był nie do zatrzymania. No i Grixis Shadow bardzo dobrze odpowiadał na te talie właśnie z trzeciego filaru, o którym już kiedyś tam omawialiśmy, czyli na te dosyć popularne konstrukcje, co miały być dobre w ten weekend. Co? No i tyle. A odnośnie sideboardu jeszcze mogę powiedzieć, nie kopiujcie go, bo budowałem go trochę na przysłowiowym przypale. Ethereal Haze, czyli taki inaczej nazywający się fog, biały, w teorii miał służyć zatrzymywaniu te 3 kili Skinfinda na prowessy, ale wszystkie prowessy, z którymi grałem, były tymi wolniejszymi wersjami bez Skinfindów, więc mi ciężko się wypowiedzieć, czy to jest dobre, czy nie. No bo nie warto mieć taką kartę w głowie, że czasem ona jest spoko. Spell Pierce bardzo mi się przydawał, bo jak już grałem z bantami, to fajnie było kontrować tych Teferi bądź Jace'ów. To jest super. No i Chromatic Lantern to też według mnie jest fajna sprawa, bo walczę z Blood Moonem. Nie wiem tylko, czy Hoeing Truth jest teraz w ogóle potrzebny, czy nie może znaleźć jakiejś lepszej karty, no ale sideboard budowałem w 5 minut i nie znalazłem niczego lepszego. Może Cyclonic Rift byłby lepszy, bo jakby tu stosunkowo często możesz mieć 7 many, aby sobie zagrać Overloada, tak jak się w Commanderze gra. No, w sumie tyle. Będę dalej pracował nad decklistą, bo ta talia sprawia mi wiele radości, jak nią gram. Nie wiem nawet, czy nie więcej obecnie niż Dredge, bo Dredge już przestał być takim śmiesznym, sprytnym deckiem, gdzie coś robisz, tylko slamujesz te stworki i atakujesz. A Dozim to jednak jest klasa. Może po prostu musisz mieć Godhead of O na Death Shadowa. Może, z drugiej strony tam go trzeba jeszcze zagrać, czyli trzeba mieć 5 many i on nie może zostać Fod Season. Nie wiem, czy to... 5 many jak już tutaj też... Słucham? Unlife, znaczy ten Ad Nauseam, przepraszam. Niby tak, z drugiej strony jakby masz... Masz 4 leyline w posadzie, czy nie masz? No. A, czyli ty chcesz taki plan tutaj supportować. To w sumie ciekawa opcja, może na tym pomyśleć. Jak... Godhead i peace. Bo ja na przykład teraz, jak się sajduję na Grixis Shadowa, to nie jestem wielkim fanem leyline'ów, bo discard da się pokonać przez top deck, a counter nie pokonasz przez top deck, więc musisz się bardziej skupić na tym, aby walczyć z kontrami. I ja się... Stworka.
Właśnie o to chodzi. Jeśli mając Tabard Nayala jako swoje główne kontry i Ceremonious Rejection, to właśnie może Godhead jest dobrą opcją, aby z tym walczyć. Bo zdominuje każdy board, bo shotoły najczęściej po prostu umrą od swojego minusowego triggerka. A Gurmagi będą za mało. Powiedzieć, że powinniście powiedzieć, co robi Godhead of the Eighth, bo nawet ja musiałem to sprawdzić. Okej, to jest stwór za 5 hybrydowej many UW. Ma chyba flyinga? Nie, ma flyinga. Ma flyinga. I ma wszystkie, tak. Wszystkie inne kreatury mają power i toughness 1-1. Bazowy. Więc powoduje, że Death Shadowy są 1-1 i dostają minusy za life total, czyli najczęściej umierają. A nawet zawsze umierają. Gurmak Anglerzy są po prostu 1-1 i sam ten ziomek jest 4-4 latanko, więc jest w stanie tego Death Shadowa, który się spejnił do 8 życia, bardzo szybko zabić na 2 strzały. Omija pusha. Jest ogólnie fajny gość. Więc mi się wydaje, że to jest niezły plan. No dobrze. Coś jeszcze, Sodek, Alan? O Adnozju? O Adnozju mi się nie da dużo powiedzieć, więc może przejdźmy do tej najciekawszej deklisty z dzisiaj, czyli do twojego finałowego występu, / półfinałowego występu kanistra. Tak, jest to deck nazwany Pole. Jest to wariacja na temat, nazwany tak oczywiście, ponieważ jest to nawiązanie do znanego utworu Golec Orkiestra, gdzie śpiewam o polu. Tak? Ja bardzo zapytam się teraz czatu i również osoby, które będą odsłuchiwały ten podcast, zapytajcie się własnego sumienia, czy uważacie, że Golec Orkiestra powinien być prawnie zakazany i jego dystrybucja powinna być zatrzymana w Polsce, a szczególnie stare utwory w stylu pole, łyse pole, bądź lornetka. Według mnie nie powinno to zanidować. Golec Orkiestra, po tym jak nagrał featuring ze Zbigniewem Stonogą, to jest jedna z największych osiągnięć polskiej muzyki, więc ja tutaj daję przepustkę Golcom, ale no jest też oczywiście znany utwór rapowy Bracia Golec, gdzie śpiewają o Golcach, więc tyle o muzyce. A jeżeli chodzi o deglistę, jest to poniekąd ewolucja talii, którą grałem wcześniej, czyli po prostu zwykłego buga, zwanego też jako Boomer Bug, bo nie ma żadnych kart, nie ma żadnych teferich, nie wiadomo czego, fieldów, jak stary człowiek właśnie zrobiłem, ale teraz włożyłem sobie Field of the Dead do deku i powiem wam, że całkiem niezła jest ta karta. Szok niedowierzania. Ja tutaj chciałem zapytać się Jędrka z przeszłości, jeśli jest obecny. Czemu tak długo opierałeś się temu, aby przyznać, że ta karta jest dobra i że trochę można to dodać? Trochę z uporu na pewno. Trochę z tego, że nie podobało mi się, że masz deck, co ma bardzo dużo lądów, Hour of Promise i Glow Spirale, a potem jak sobie pomyślałem, że można po prostu nie mieć tych kart i można mieć Fielda w deku i można dołożyć jeden ląd po prostu, żeby były tam te 28. I można to zrobić jednocześnie grając Archmage z Charmem, to wymyśliłem, że to pomyślałem, że jest całkiem fajne. I deck działał fajnie. Są takie matchupy jak na przykład właśnie Adnozium wspomniana, albo jak Storm, gdzie generalnie nie chcesz się nigdy wytapować na nic. I jak na przykład grałem ze Stormem w weekend, to po prostu wyjąłem 3 Jace'y, 4 Uro i dokładałem lądy i zabijałem zombiakami trzymając 3 kontry i nie wytapowując się w ogóle. I to jest coś, czego wcześniej nie można było zrobić, a teraz można, jest fajnie. Wow, nigdy. Ej, tak, no, tak już no kappa mówiąc, według mnie ten sideboard plan na Storma to jest taki majstersztyk. To w sensie ludzie na ogół tak mocno trzymają się swoich winkonów, z tych swoich potężnych kart, że bardzo rzadko wysajdowują. Na przykład są w stanie na przykład wyjąć na przykład 2 uro, bo to nie jest straszliwe, ale wyjęcie wszystkich winkonów i włożenie więcej interakcji się. Ja bym tego na pewno nie wymyślił, to na pewno. A no dobrze. Pytanie jest tylko takie, jak często jesteś w stanie potem przegrać przez na przykład jakieś takie losowe MTV Orange, co
Nie, wstawię ci 4 tokeny. Dokładasz po prostu jeszcze damnację i ekspozycję. Nie robi Dolorens. Uro jest w stanie wyścigać takie małe MT Dolorens. No wkładam mi damnację i eksplozywsy na nich. Więc jakie tam odpowiedzi są, no ale i też ludzie trochę odchodzą od MT, grają więcej Arii, więc da się to czasami pokonać, ale na pewno MT to jest Wincon, którego się boję najbardziej od Storma. Ja gram takimi deckami. Kliki też oczywiście wkładam, ponieważ zagrywa się event stepie przeciwnika i bardzo się cieszy. Proszę nie zagrywać klik w draw stepie, jak się gra ze Stormem, prawie nigdy. Nie róbcie tego. Zagrajcie sobie event stepie, fajnie będzie. Jak to wiele razy powiedział Food Emperor, uspokój się, poczekaj do end stepu, a nie, że się tam pchasz gdzieś. Kliki w draw stepie to jest taki straszny relikt przeszłości, moim zdaniem. To tak. Już się chyba w ogóle nie powinno tego robić aktualnie. Czy to kiedykolwiek to było dobre? To tak. Tak, tak, tak. Jeżeli przeciwnik deku ma Primeval Titana, to dalej jest dobre. No, no dobra, no to jest jeden argument, ale... Nie, ale... Albo na Trona. Też, często się zdarza. Okej, no na Trona też. No ale to jest tak, jeśli oponent gra na jeden konkretny top deck, to jest okej zagranie, ale jeśli traktujesz klika jako discard, po prostu jednej konkretnej karty z deku engine'owego, to praktycznie nigdy to nie jest dobre. Coś takiego? Jak grasz na Big Manę, zużywasz klikę jako discard i wtedy zagrasz ją w draw stepie, a jak grasz na przykład na inne niebieskie deki, no to zagrasz ją w końcu, żeby przepchnąć Jace'a w swojej. Chciałbym dodać też, że jeżeli ktoś ma w swoim deku Snow Covered Forest i Snow Covered Swamp, to równie dobrze może nazwać to Snow Coward Forest, bo to jest dla tchórzy, którzy chcą udawać, że mają Icefang Coatle w deku, a nie mieć ładne basic'i. Tak, Alan? Czy zupgradujesz swój mana base do 3 zwykłych islandów, jednego Snow Covered Islanda? Właśnie podobno to jest dobre. Statystycznie to jest lepsze niż 2-2 split. Więc gdyż tak odpalasz fetcha po pierwszą kopię i wtedy już nie masz tego możliwości dobrania następnej. Przeczytałem to ostatnio, jak oglądałem z tym na Sifa i ma to faktycznie sens. Więc tak też zrobię, ponieważ mam dużo ładnych islandów i snow covered jest. I jeszcze jedno pytanie, czy Flooded Groove to jest potrzebna karta w tym deku? Jak często miałeś jakiś drop pod tym Flooded Groove, Field of the Dead i Field of Ruin? Rzadko. Flooded Groove to jest karta, którą grałem przed Field of the Dead nawet. Bo no to traktuje mi się gorszy troszkę, nie? Trochę gorszy, ale też jest innym lądem pod Fielda, co jest ważne. I zagrywa dobrze Archmage's Charm z Foresta, co jest ale często całkiem istotne. Więc i jak się dobrze Flooded Groove'a, to też dużo łatwiej się escape'uje Uro na Prowessy na przykład. Więc generalnie jestem sporym fanem. Z takich lądów są 3 lądy, którymi gram, bo znaczy jest Flooded Groove, którym grałbym nawet bez Fielda. I są 2 lądy, którymi gram głównie dlatego, że jest Field. Sunken Hollow i pewnie. I Sunken Hollow. Oba są zupełnie ok. Są gorsze niż alternatywy, ale są zupełnie ok kartami. River of... Tak, Sodek? Jeśli jak wyjdzie nowy dodatek, to czy River of Tears bądź Sunken Hollow będzie wymieniony? No, że Sunken Hollow pewnie nie, ale czy River of Tears zostanie zamienione za tego nowego UB Fliplanda? Myślałem właśnie o tym, ale wydaje mi się, że River of Tears jest lepsze, bo tego Fliplanda, jak musisz go zagrać jako Swampa, to jest dramat. I ten Swamp z tego deku to też byłby ucięty, gdyby nie to, że to jest basic. Jakby da się go switchować i na Fielda jest dobry. Of Ruin. Bo jak masz Archmage's Charm w deku i kryptiki i uro, to mieć ląd, co nie daje niebieskiej ani zielonej, to jest bardzo, bardzo tak se, więc... Więc wydaje mi się, że ten River of Tears zostanie. Często działa spoko, więc okej. Okay. Alan był chyba pierwszy? To ja mam takie 2 pytania. Czemu ogólnie w niebieskich deckach już odeszło się od grania Shark Typhoonem? I czemu Go for the Throat, a nie Heartless Act? Okej. Okay. Shark Typhoonem odeszło się od grania moim zdaniem, dlatego że plus minus podaliśmy sobie łapę, że nie będziemy grać kartami, które są mierne oprócz Mirrora, bo te Shark Typhoony to jest karta, która jest po prostu dobra tylko i wyłącznie na Mirror, tak naprawdę dobra, a jest klanki na prawie wszystko inne. I po prostu
Field of the Dead zajęło ten spot niekontrolowalnego Wincona, który masz na inne kontrolne deki, które wcześniej grał Shark Typhoon, ten slot jakby sam. Co do Go for the Throat, a Heartless Act, nie ma raczej stworów, które chcesz zabijać, które są artefaktyczne, bo są rzeczy strona. Heartless Act nie łapie dwóch ważnych celów. To jest Dragon Sprite z UR Prowessa i to jest Devoted Druid, który może położyć na sobie kanterek i, no i się nie da go zabić już. Więc... No i jeszcze Skus, tak? No i, ale Skus to jest taki pomniejszy jakby stwór. Plus Balisty też się nie da zabić Heartless Actem, bo ma na sobie kanterki, jest w stanie zdjąć te kanterki, ale jak zagra ci większą balistę niż 3-3, no to i tak jej nie zabijesz. A inne artefaktyczne stwory, które jakby nie chcesz też zabijać Wurmcoila, to też nie jest stwór, którego chcesz, który chcesz jakby zabić, nie chcesz go wpuścić w stół po prostu, więc wydaje mi się, że Go for the Throne jest lepszy niż Heartless Act. Plus Spellskite jest artefaktem, więc nie da się przekierować Go for the Throne na Spellskite'a, to też jest istotne. Więc ja generalnie lubię i ma fajniejszy art, ale to swoją drogą. Tak, Sodek? Ja tylko tak chciałem powiedzieć, że jak oglądałem stream Kanistra, który grał tym, no, de facto twoim deckiem, to byłem naprawdę pełen podziwu, jak Archmage z Charm sobie radzi. W sensie ja nie spodziewałem się, że ta karta, znaczy wiedziałem, że jest dobra, no bo to wcześniej ludzie tym grali i to jest okej, okay, ale nie spodziewałem się, że ona tak bardzo będzie łamała dużo matchupów. Przykładowo masz taki, jakby Archmage z Charm to jest taki świetny most między midem a late'em, czy jeśli można tak powiedzieć, w mirrorze kontroli, że nagle możesz coś z końca, ma, dobiorę dwie i później w tym takim ekstremalnym late game to jest po prostu kontra, czyli jeden za jeden, gdzie później tych kontr brakuje przeciwnikowi i jednocześnie będąc dobry w mirrorze, jest to też dobra karta na Prowessa i to jest chyba taki klucz, dlaczego ta wersja jest tak dobra. Archmage z Charm jest dobry na wszystko, jedyne co nie jest dobre to koszt UUU, ale jak masz dużo lądów bardzo w deku i możliwie mało niebieskich lądów, ta lista poniżej ma 22 lądy dające niebieską manę, plus w tym oprócz tego są jeszcze dwa Field of Ruin i Flooded Grove może sfiksować Foresta, więc generalnie lądów jest na Archmage ma sporo. Jeżeli jesteś w stanie zagrać tę kartę, ona jest dobra praktycznie na wszystko. Czwarty jest w sideboardzie i on często wchodzi jako taka karta, co masz w sideboardzie, co dobra na wszystko. Jak masz za dużo słabych kart w mainie, to ją wkładasz w sideboardu. No, tutaj widzę, że jest pytanie od czatu, czy opowiadałem już o Klingach. Kling to jest taka karta, co bardzo chciałbym mieć trzecią. Nie lubię grać teraz cantripów, ale Kling jest na tyle dobry, że zmieściłbym trzecią kopię, głównie dlatego, że jak się gra z Bantem, to ty nie masz, oni mają puffy na twoje uro, ty nie masz puffów na ich uro, więc musisz się jakoś ich pozbyć. I Kling to jest taka rzecz, która się pozbywa uro. A dlaczego nie lubię cantripów i właśnie co jest z cantripami? Pytanie od Jana i od Wiśni. A generalnie z cantripami jest taki problem, głównie tak jak napisał Wiśnia, to jest 28 lądów, więc po prostu nie ma miejsca w deku na cantripy, bo później robi ci się za dużo powietrza. To jest główny powód, dla których nie lubię cantripów. Jest też miejsca w casterów, a więc te opty są mniej istotne. Po prostu, jakby to jak są budowane teraz te deki z uro, nie chcesz mieć dużo lądów, bo chcesz kłaść lądy z uro w stół generalnie. To jest główny powód. No, co bym jeszcze dodał? Kanister grał ulepszoną wersją w niedzielę. To jest, w sideboardzie był jeden Scavenging Us i jeden Elder Gargarov. Ja będę testował pająka 3-5, co się nim czasami gra w ramp deckach. Arasta. Arasta się chyba nazywa 3-5 za 4 mana z Reachem. Jak przeciwnik gra instant albo sorcery, to robisz tokena 1-2 Reach. Wydaje mi się, że też jest spoczko na Prowessa. A oprócz tego jestem mega zadowolony. Z takich kart, co ludzie się dziwią jeszcze czasami, że nimi gram, to jest kolektor UV. Kolektor UV jest moim zdaniem bardzo ważny na Trona, bo jak Tron ma reliki, to jest tak se.
teraz jak grałem goifami, to miałem dwa ufy, bo wtedy też ten relik trochę bardziej był denerwujący. Teraz jak mam czarmy i Field of the Dead, no to jestem w stanie przez relika spokojnie wygrać. Plus ten singlowy kolektor ufy to jest taka karta, co zawsze dobre brzemieć na jakieś tribale, co się czasami pojawiają, co mają fiolkę i na przykład też chcą na siebie wsadzić relika. Gobliny, merfolki i tego typu deki często się przesajdowywują, po prostu fiolka no relik i kolektor ufy może pokrzyżować plany. Tak i tu tak? Daje coś od siebie. Na Adnozym jest bardzo dobry kolektorów. W sensie przykładowo, jak gram matchup RG, albo właśnie tak, jak gram z taką kontrolą, to nie jestem w stanie się sajdować tak, aby ten kolektorów nie robił mi problemów. Chyba że wyjmę artefaktyczną rampę, ale to wtedy daje ci dużo czasu na rozwój. Wypadków nie mam an advantage, więc łatwo jest przegrać. Łatwo jest mieć niewystarczającą ilość manę, aby przegrać wojnę na kontry. A na przykład jak gram Adnozium na RG, to kolektorów jest zdecydowanie największym problemem. Bo Blood Moona się da przeżyć, jak masz tę faktyczną rampę, a jak jej nie masz, bo masz Sony Silence na patyku, to jest problem. Taka to moja notka. No dobrze, to chyba wszystko. Jak nikt już nie ma pytań o potężne deck pole, który polecam wszystkim. Bardzo fajna zabawa, tylko na modę drogi, więc... Nie każdy. No, to nie jest taki deck na rentale, bo większość rentali to nie obejmie takiego deku. Tak już słyszałem narzekania od różnych ludzi. Okej, przechodzimy do części drugiej, czyli części spoilerowej. A tak jak mówiliśmy, każdy z nas wybrał dzisiaj po 3 karty. 3 to jest tyle, mimo że Alan wybrał 3 karty, czyli 5. Ale tak jak już mówiłem wcześniej, są dwie karty typu Stand Alone i 3 karty, które są w pakiecie do tego samego deku i powiemy sobie o nich zbiorczo. Zaczniemy od kart Alana, bo on wysłał mi je pierwszy. Ok. I pierwszą kartą jaką... Ty chciałem powiedzieć, że to są te same karty, co wysłał Sodek potem tak. Znowu, więc... Sodek będzie miał dużo do dodania. Sodek generalnie miał spory problem, żeby wybrać trzy karty w kryteriach. Karty z nowych spoilerów i karty, których wcześniej nie wysłał Alan. Dwa razy mu się nie udało. No bo kluczowe było to, że nie chciałem się klikać w link, co Alan wysłał. I, okay. I to bardzo mi tłumaczyć, co dek, przeszkodziło. Nie umiem czytać, to na pewno. To jest pierwsza karta. Że nie umiem czytać. To jest pierwsza karta, jaką... mogę zrobić tak. What? To może ją przeczytajmy dla naszych okay. Słuchaczy. To jest karta. Karta nazywa się Tern Timber Symbiosis. Jest to jedna z kart z cyklu mitycznego z przodu sorcery za dużo mana. Z tyłu tak zwany, nazwany już przez parę osób słyszałem Boltland, jako alternatywa dla Shockland. Dobre, mi się jest podoba. Jest to ląd, który jeżeli nie zapłaci się 3 życia, to wchodzi stopowany i daje manę jednego koloru. Dla każdego koloru jest po prostu jedno mityczne sorcery, które działa, które po prostu jakby działa w ten sposób. Jest sorcery plus flip land. Więc Tern Timber Symbiosis, z tyłu land zielony, z przodu kosztuje 7 mana, w tym 3 zielone. Patrzy na 7 górnych kart talii. Możesz wybrać stwora z nich i położyć go na stół. I jeżeli ten stwór miał converted mana koszt 3 albo mniej, to wchodzi z dodatkowymi 3 counterami +1/+1. Reszta kart idzie na dół deku w losowej kolejności. To może oddam głos Alanowi. Czemu wybrałeś tę kartę? Z dwóch deków, że się tak wyrażę, i z dwóch powodów. Pierwszym powodem takim naturalnie oczywistym to jest amulet. Gdyż w amulecie już obecnie gra się na 34 lądy i w najgorszym przypadku jest to zielone źródło już w pierwszej turze i odtapowany ląd, z którego możemy sobie zagrać amuleta lub Sekuję Tribe Scouta, a w najlepszym przypadku jest to dodatkowy tytan za 7 mana, który pomaga nam z konsystencją naszego deku. I drugim powodem jest to, że można grać tym w Grizzel Shoalu. Jest to jednocześnie ląd i zielony spell pod Allosaurus Raidera. I już mogę dać głos Sadkowi.
Ja teraz żałuję, że to ja nie wybrałem tej karty, bo tak spłuciłeś temat, że nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, dlaczego ta karta jest dobra w amulecie? Znaczy mi się też bardzo, może inaczej, dlaczego jest dobra, to już powiedziałeś, ale myślę, że warto dodać też jedną rzecz, że to, że możesz wybrać, czy ta karta płacisz 3 życie, czy wchodzi stopowana w amulecie akurat jest super, bo w sytuacji, w której na przykład masz 2 amulety, jest rytuałem, tak? Więc to jest super. A w sytuacji, w której na przykład no nie musisz tracić tego życia, sobie zagrasz to wiesz, tapnięte, super fajnie. Z drugiej strony w amulecie zadziwiająco, jak na 34 landy zadziwiająco ciężko było mieć odtapowane źródło zielone w pierwszej, bo Castle Garen w nich wchodzi tapnięty, bounce landów nie jesteś w stanie zagrać, więc pozostawał ci tylko jakiś gęsty majak nie grałeś, albo jakiś basic forest, bądź coś tam pod fetchem. I to jest jakby duży przeskok, jeśli chodzi o jakość, bardziej o konsystencję zagrywania zielonych czarów, z czym wcześniej był problem. Ja też jestem ciekaw, jak często jakby to sorcery za 7 mana będzie faktycznie zagrywane, bo no top 7 to dalej nie jest znalezienie tytana na pewno. I jakby to jest taki miły dodatek, że to masz. Z drugiej strony, czy to jest w auto include for off, czy będzie tych lądów trochę mniej? Mi ciężko jest powiedzieć, bo jakby i nazwy lądów mają znaczenie, i to, że to nie jest forest, czyli nie odtapowuje Castle Garen Ulricha, też może mieć jakiś tam wpływ. Także ciekaw jestem, czy to się skończy jako for off, czy będzie ich trochę mniej. Dawaj, Alan. Mi się wydaje, że jeżeli by nie było tej opcji, że możesz znaleźć sobie z tego swojego, to w ogóle byśmy tym nie grali, więc to jest główny cel. W sensie ta karta musi służyć generalnie do tego, że jest, jak nam nie idzie, to jest lądem w pierwszych początkowych fazach gry, a w late game służy do tego, żeby się kopać. I to inaczej nie jest możliwe, żeby była rozpatrywana jako grywalna, jeżeli nie chcemy jej zagrywać za to 7 mana. No to prawda, tu się z tym zgodzę. No i też fajne jest to, że możemy go zagrać early, później go wrócić sobie z Bounce Landa i zawsze mieć coś do zagrania. To, chyba ktoś o tym już pisał wcześniej. Mhm. To inna sprawa. I też, dobra, ale to już tam amulet, to zobaczymy jak to wyjdzie. W testach pewnie ludzie zaczną od 4, ja obstawiam, że się skończy na 3, ale to... Bo kwestia właśnie braku forestów może z Castle może być ważna. Ja jestem ciekaw też, jak gracze talii Neoform podejdą do sprawy, bo to jest zielona karta, która jest lądem i może wchodzić etapowana i według mnie to jest duży upgrade w porównaniu do Chancellora, ale jak wytniemy Chancellora i włożymy właśnie Tern Timber Symbiosis, to nagle będziemy mieli dużo więcej lądów i jesteśmy w stanie wtedy ściąć na przykład 2 lądy i zagrać sobie kartami, które ludzie testowali, spokojnie panowie, zaraz mam na głowę, które ludzie testowali, ale nigdy się nie mieściły, na przykład Chiller of Corlys, czyli taki śmieszny ziomek za jedną białą, co jakiego się poświęcało, to dostawałeś tyle życia, ile straciłeś, więc po prostu z gwarantowanie kręciłeś się z Grizzlebranda, albo drugiego Grizzlebranda, albo kolejny jakiś Shoal Effect, albo kolejny Cantrip. Więc ciekaw jestem, jak to też rozkminią. Dawaj, Jędrek, bo ty pierwszy chyba podniosłeś. Okej, dwie sprawy. Pierwsza, co do znajdowywania w tytanie rzeczy z tego, wykonałem szybką kalkulację, jeżeli liczymy Driadę jako też dobry top deck, czyli na przykład może trzeba oprzeć deck bardziej o Valakuta czy coś, żeby po prostu mieć więcej Valakutów, że ta Driada częściej była dobra, to mamy 66% szans na trafienie Driady albo Tytana z tej karty. Jeżeli zabierzemy tylko Tytany bez Driad, to jest 40%, tak jak na to będzie w opening handzie standardowo. Druga sprawa, jeżeli moim zdaniem, jeżeli obetniesz Chancellora z Grizzlebranda, możesz też obsiąść pozostałe 56 kart i grać Primeval Titanem albo dowolnym innym deckiem, bo jeżeli nie grasz Chancellorem, to po co grasz tym deckiem? Grasz tym deckiem, żeby zabijać ludzi w pierwszej turze i bez Chancellora nie będziesz tego robił. Jak często zabijesz w pierwszej turze? Ale to jest w sensie, no to po co grasz tym deckiem, jeżeli nie chcesz tego robić? Ja bym zabijał zawsze w pierwszej turze. Ja bym chciał zabijać w drugiej turze albo w trzeciej bardzo stabilnie, a nie się łudzić na to, że będę zabijał w pierwszej. Mi się wydaje, że ten Chancellor jest bardzo ważny. Ja też mi się wydaje, że Chancellor jest nie do ruszenia w tym deku po prostu. Okej, okay, to... On po prostu w pierwszej turze daje ci manę
i jednocześnie jest paliwem pod Allosaurus Raidera i też daje ci tam te 7 życia później z Shoala. No i to samo robi ta karta. Jeśli chcesz sobie wyobrazić, żeby ta karta była lepsza. Tak, ale on ci daje dodatkową manę i nie jest ograniczony land slotem. No ale on ci daje tylko dodatkową w pierwszej turze, a naprawdę się ciężko skręcić w pierwszej tym deckiem. No. I jakby ja patrzę na to z perspektywy tego, że okej, jak masz super, jak możesz sobie ułożyć 7 kart, to będzie super efekt, ale najczęściej, szczególnie na przykład po mulliganie, jest ciężko uzyskać ten efekt, więc dużo lepiej mieć stabilniejszą opcję na przykład na drugoturowe kill. I to po pierwsze, a po drugie... Nie moim zdaniem, Sadek. Znaczy, ja na przykład uważam, że można by spokojnie ściąć przynajmniej 2 chancelory, to według mnie to jest easy, bo te chancelory, no naprawdę to jest bardzo ciężkie do uzyskania zrobić w pierwszej. Nie mam poparcia matematycznego, jak często jesteś w stanie wstawić w pierwszej turze Grizzlebranda, a ja obstawiam, że to będzie gdzieś z przedziału 10-15%. I to też jest górką liczone według mnie. Moim zdaniem, ty chcesz obciąć 2 lądy i coś, żeby grać tą kartą, masz po prostu obciąć 2 lądy, albo jednego lądu, albo nie obciąć w ogóle lądów. Okej, nie obciąć w ogóle lądów to trochę za bardzo, ale obciąć na przykład ląd albo 2 i obciąć to jedno, Life Goes On, albo trzeciego Veila, albo singlową Ghost Street Drave'a, albo innego singlowego stworka. Street Drave w ogóle nawet nie jest jeszcze zielony po to, żeby egzajlować. I po prostu mieć, rzadziej mulliganować przez to, że nie masz lądów, co jest moim zdaniem istotne. To też robi Chancellora lepszego, że masz więcej lądów, bo częściej kipniesz rękę, bo masz lądy i częściej będziesz miał 7 kart i więcej zasobów, żeby się skręcić po prostu. No to wszystko są fajne argumenty. Dalej uważam, że jakby te wszystkie karty, co wymieniłeś, to chcesz ścinać, czyli Life Goes On na przykład. W sensie... Life Goes On to jest dobre, tu się wstrzymujemy. Ale na przykład Street Raid i te wszystkie draw efekty, ich na początku wcale nie było. Chodzi bardziej o to, aby mieć tyle pojedynczych draw efektów, aby nie zaciąć się, jeśli twój laboratory maniak jest jedną z 6 ostatnich kart, abyś był w stanie je dobrać sobie naturalnie, bo zagrywasz Manamorfozy, później Edge of Autumn i właśnie Street Raid'a, po to, aby móc się ochronić przed Fizdem, jeśli twój labman jest na dole. I jakby każda z tych kart ma realną funkcję, którą pełni i nie wiem, czy sam Symbiosis, zakładając, że chce mieć coś innego niż po prostu ląda, za tego ląda, co jest też zielony, czy jakakolwiek z tych kart będzie gorsza niż to, co teraz omawiamy. Dawaj, Alan. To ja sobie pogooglałem szybko i znalazłem taki artykuł kolesia, który jest w miarę ogarnięty, Jonathan Zhang, Final Noob. Final Noob, znany gracz. I w pierwszej turze masz 9%, żeby zabić, w drugiej turze 30%, a w trzeciej turze 50% plus minus, według jego artykułu, który on tam podlinkował na swoim Twitterku. Tak tylko w kwestii ciekawostek statystycznych. Także 10% jest moim zdaniem warte tego, żeby grać tymi chancellorami. A ja właśnie w drugą stronę. Ja bym wolał zwiększyć procenty na drugą i na trzecią turę, aby to nie było 30-50, tylko było 30-50, tylko na przykład 40-60, niż się bawić w to 10%. Znaczy, jakby historycznie wszystkie combo decki, które próbowały grać szybko, kończyły w bardziej stabilnych konstrukcjach. To samo można zobaczyć o Devoted Druidzie, który na początku był Turbo Druidem i tak dalej. No naprawdę przykłady można mnożyć. No dobra, Jędrek był pierwszy, dawaj. No dobra, przede wszystkim Devoted Druid i Turbo Druid to z zupełnie innego powodu. Turbo Druidem grał tylko Matsugan. To jakiś jego deliryczny wymysł, a teraz gra tym Neobrandem. A po drugie, jeżeli masz... Ty chcesz mieć 60%, żeby zabić w trzeciej turze, ale pomyśl, że jak jesteś na drugą na Prowessa, to ty zginiesz, bo on w trzecie zabierze ci Killfindem na przykład. Więc uważam, że akurat w tym deku to, żeby być... I to też, jak grasz takim dekiem, jak grasz z agresywnymi dekami, to każda kolejna tura, bo gdyż masz mniej życia i dobierzesz mniej kart z Grizzlebranda, jest większa szansa niż, że swizzlujesz. Tak więc, chcesz jak najszybciej
zabić. I uważam, że jeżeli chcesz maksymalizować swoje trzecioturowe kile czy jakkolwiek, to grasz po prostu innymi dekami. Grasz Stormem, grasz, nie wiem, Adnoz mnie zabija w trzeciej turze, ale w czwartej. Znaczy może zabić. Uuu, tutaj to mnie obraziłeś, kolego. Zabija w trzeciej na dwa sposoby. Zabija w trzeciej Pentad Prism, w drugiej Małpa Angel's Grace Adnozium, to pierwszy sposób, drugi w drugiej Prism, trzeciej... No dobra, Sodek, wszyscy już wiemy, jesteś koneserem Adnozium. Proszę mnie nie miutować. Da się, ale generalnie, jeżeli chcesz mieć stabilniejsze, trochę wolniejsze combo, to po prostu grasz deckiem, który jest faktycznie stabilny, bo ten Neoform nigdy nie będzie stabilny. Ten Neoform zawsze jest deckiem typu Glass Cannon i nie jesteś w stanie zmienić tego za pomocą tej tam jednej, czy dwóch, czy trzech, czy nawet czterech kart, tak, żeby to nie był taki Glass Cannon deck. I moim zdaniem chancellory są ważne, tak jak mówiliśmy. Ja chcę jeszcze powiedzieć, że jeżeli dam dodatkową turę przeciwnikowi, to też dajemy mu turę do tego, żeby znalazł sobie niebieskiego Force albo Discard. I to te prawda. Wyliczenia to statystyczne są w pierwszej turze, jeżeli zabijamy, jeżeli przeciwnik nic nie robi. I chyba mamy jeszcze jakieś pytanie od czatu. Czekamy z utęsknieniem na nie. Tak, od Jacka. To ja wykorzystując czas... Dobra, ja wykorzystując czas antenowy powiem tyle. Zabijanie za wszelką cenę jak najszybciej brzmi fajnie na papierze i brzmi fajnie, kiedy to się udaje. Ale w sytuacjach turniejowych komba stabilniejsze na ogół zawsze wybierały te, które próbowały być szybsze. Jakby, no, śledziłem tych o, to za chwilę dojdziemy do tego. Jakby historycznie patrząc na to, jak się rozwijały combo decki w formatach, to były najpierw było jakby takie przedstawienie tematu, czyli o, to jest combo deck, potem próba jego przyspieszenia, czyli jakby zoptymalizowania wersji, a potem próba ustabilizowania tego, aby to, co robisz szybko, działo się możliwie jak najczęściej. I ja myślę, że właśnie mając tę kartę, combo deck, czy Neobrand spróbuje przynajmniej pójść w tym kierunku większej stabilności, a nie większej szybkości. Jak będzie, zobaczymy. I ja uważam, że są... No jest kilka osób na świecie, które na pewno wiedzą o tym deku więcej niż my. Więc ja po prostu poczekam sobie miesiąc i zobaczymy, co wymyśli Matsugan, czy tam jacyś inni. Winged Hussar to chyba w ogóle jest Polak. Jak wiem, kim jest, to może się ujawnić. Nie, bo... wydaje mi się, że Hussar jest Amerykaninem. Na pewno? Też mi się tak. Tak. Ostatnio pisał, ale może mnie oszukał translatorem. Może jest Amerykaninem polskiego pochodzenia. To by było niesamowite, jeśli słuchasz. Jest z Chicago. Magic od? Medicine M3 streams. John Paul Duki and stuff like that. Następna karta, panowie. Dobra, lecimy, okay. Bo nigdy nie skończymy. Tak, ja tylko jeszcze dodam, żebyśmy mieli ostatni argument z naszą dobrą stroną dyskusji z Alanem. Sodek nie ma racji. Grizzlebrand musi być szybki, bo ten deck nigdy nie będzie stabilny, nawet jak będzie trochę wolniejszy. Dziękujemy. Koniec. Następna karta to jest pierwsza z trzech kart z cyklu, co wybrał Alan. Nie jest to cykl, ale są to karty, które będziemy się umawiać razem, ale obrzydliwie rozciągnięto. No nic. Jest to karta Wayward Guide Beast, czyli karta, co nie wiem, czy nazwą miały nawiązywać, na pewno miałem nawiązać do Goblin Guide'a. Tam Goblin Guide jest w tle nawet na rysunku. Tak. Jest to... What? I to jest pewnie ta bestia, która mu uciekła i on później musiał siedzieć na kamieniu z mapą i szukać drogi samemu. Jest to stwór za czerwoną manę 2/2 Trample Haste i jeżeli Wayward Guide Beast zada combat damage w playera, to musisz wrócić swój land do ręki i od razu wrzucimy dwie pozostałe karty, które wybrał do tego samego woreczka Alan. To jest przedruk popularnego ryśka z klanu, znanego też jako Steblings, czyli Akum Hellhound za jedną czerwoną manę 0/1 na landfallu dostaje +2/+2 do końca tury oraz equipment Skyclave Pickaxe za jedną zieloną manę. Jak wchodzi do gry, to ataczuje się pod twojego stwora automatycznie, bez płacenia kosztu, o czym mówiliśmy trochę w zeszłym tygodniu. I na landfallu, tak jak Rysiek, daje sobie +2, daje equipped creature +2/+2. A z jaką myślą wybrałeś tę kartę, Alan? Z myślą oczywiście pod tytułem Landfall Naya Zoagrio, czyli takie zo, w którym będzie 8 rysi, ten equipment, być może jakieś
chyba jest jeszcze taki spell w infekcie, który daje plus 4, plus 4 za zieloną. Pewnie Goblin Rider. Ransworld. I być może ten również Wayward Guide Beast też by się nam znalazł. Mam wrażenie, że to może być ciekawy pomysł na pierwsze dwa tygodnie w formacie, żeby próbować grać sobie czymś takim. Byłoby to chyba najszybszy deck w formacie, jeśli chodzi o taki, który zabija combat damage'em. Wydawało mi się, że mógłby być szybszy od infekta, dlatego że już możemy... No... Ten deck miałby pewnie te same problemy co infekt, pod tytułem Lava Dart. Ale tam też... się ta gra zagrać wokół, tak? Bo trzymasz, zagrywasz wszystko, które później, zagrywasz fetcha i sobie tam trzymasz i grasz wokół tego jakby małego removalu. Czyli no, w modernie ten deck po prostu może wbijać się w drugiej turze za 10 obrażeń. Pierwsza tu jest ten Steplings slash, ten drugi czerwony typek. Druga to jest Equipment Fergie, to już jest 8 damage. I za pozostałego lądu możemy zagrać na przykład Goblin Guide'a. I to już jest... To jest naprawdę coś, co brzmi dość groźnie, jeżeli nie mamy removalu w pierwszej turze. Brzmi chyba nawet groźniej niż pierwszoturowy tam, jak on się nazywa, Monastery Swift Spear od ProWesa. Problemem pewnie będzie też stabilność i też deck, że będzie dość wrażliwy na właśnie te Lava Darty i inne removal. Tak, Setku? Ostatnio sobie na naszym czacie jakby prywatnym z kumplami z gry Magic sobie omawialiśmy, dlaczego agrodeki w szerszych formatach sobie coraz gorzej radzą, bo to widać było w Legacy, kiedy Legacy, nie wiem, 8 lat temu było ZO, a teraz o takim klasycznym ZO to nawet nikt nie wspomina. No i chodzi o to, że jest jakby ktoś wtedy, już nie pamiętam kto, rzucił pomysł, że jest ograniczona liczba, ograniczona siła karty, co będzie kosztowała 1 mana. Przepraszam, 1 drop, jeśli chodzi o stwora. I tak sobie myślę, że jeśli mamy nie 4, a 8 step, że inaczej, po pierwsze, myślę, że Steplings jest trochę ahead, jeśli chodzi o karty, które możemy dostać za 1 mana. I jeśli mamy 8 takich efektów, a jak doliczymy ten equipment, to już mamy ich 12, to mamy już naprawdę bardzo stabilny deck, który jest w stanie klepać obrażenia na trzecią turę, bo w drugiej turze tam za 10 to nie jest problem, aby zaatakować. Ważne, aby w trzeciej często zabijać. Myślę, że ta talia jest w stanie to zrobić. Po drugie, ten pierwszy, jak się nazywała ta karta za 2 many, za 1 man, za 2 haste? O właśnie, ten Guide Beast. Według mnie, bo ludzie strasznie narzekają, że o, to jest dużo gorszy Goblin Guide i tak dalej. W sensie, tak długo jak nie zagrywamy tej karty w pierwszej turze, to ona jest, mi się wydaje, naprawdę dobra, bo jakby jak często jest tak, że te takie agrodeki, które mają bardzo niski curve, nie zagrywają, że na przykład mają tylko 2 lądy i nie są w stanie się szybciej wysypać z ręki. Jak często będzie tak, że na przykład on, ten stwór atakujący w trzeciej turze pozwoli nam zużyć 1 manę więcej. To według mnie będzie taki nieodkryty teren i na przykład ja się nie zdziwię, jak taka karta będzie w stanie grać w jakichś takich semi-agresywnych konstrukcjach, na przykład w pionierze, w 2 sztukach. Tak, aby nie zabierać ich za dużo, bo w multiplach będzie słaba, ale pierwszy efekt w turze na przykład trzeciej i trzeciej, czwartej i tak dalej już jest praktycznie negowany, ba, bardzo często będzie benefitem. Alan, coś chciałeś powiedzieć? No właśnie, też chciałem powiedzieć, że ten typek jest słaby tylko w turach pierwszej i drugiej. Wydaje mi się, że od trzeciej tury on w której go zagramy, kosztuje nas nic, jeżeli uda nam się zadać damage graczowi. To też dużo osób myśli, patrzy na to, że jak on już zaatakuje, to musimy cofnąć tego lądu, a to nie jest prawdą, gdyż musimy zadać damage graczowi. Ten może zostać zablokowany, możemy zaatakować Planeswalkera na przykład i to nie jest tak, że on już od razu cofa tego lądu. I nie wiem, czy w poprzednim Zendikarze były commonowe lądy, które coś robiły na tym, jak wchodziły do gry. I był taki ląd, który dawał na przykład plus 2, plus 0. I jeżeli przedukowaliby coś w tym stylu, to ta karta zyskuje znacznie na wartości, jeżeli przedukują jakieś lądy, które coś robią, gdy wchodzą do gry dodatkowo. I... O, te Nixy, no, to były te... Które to się wtedy z Core Skyfishera czy coś tam. Także ten typek ma naprawdę duży potencjał
I z jego oceną, moim zdaniem, należy poczekać do momentu, w którym będzie cały spoiler. Być może nie będzie żadnych komnowych lądów, gdyż jeszcze nie udało mi się pokazać żadnego, może pokażę je w jakimś cyklu pod koniec, ale też warto zauważyć, że on może nam cofać te tapnięte model z pale, tak? Czyli że zagramy sobie coś jako z lądu i później cofniemy go tym guide beastem, a tych spali pokazali, spelo slash lądów pokazali akurat dość dużo, więc to też może być jego dodatkowe utility. Co tak? Tutaj jak już mówimy o tym, o tych spelolądach, to już zaspoilowali takiego słonia zatrzymany 3-3, co na landfallu dostaje H plus 2 i właśnie może być lądem. No według mnie to jest, jeśli w standardzie ma grać jakiś agresywny deck, to, te dwie karty będą najlepszymi przyjaciółmi, bo ja sobie naprawdę jestem w stanie wyobrazić w tym early damage'u zagrywamy jakiegoś landfallowego typka, później zagrywamy tego słoniolanda jako landa i właśnie później w midgame'ie atakujemy tym beastem i jesteśmy sobie w stanie wrócić tego lądu i zagrać kolejnego sfora 3-3 i później móc wracać sobie więcej tych lądów, więc ach, robić jakieś niesamowite rzeczy. Także ja na pewno będę próbował eksplorować ten pomysł. Nie wiem, czy w standardzie będzie wystarczająco dużo kart, aby to supportować. Na pewno będę próbował to zrobić. Tam może być problem z mana base'em, to inna sprawa. Na pewno będę też próbował w pionierze, bo w pionierze te takie agro combo podejście może być dobrą formą paniszowania ludzi za to, że próbują grać zbyt kontrolnie. Na przykład jak patrzymy te niwy, które mają tam dosyć wysoki curve, to właśnie pójście tak bardzo nisko może być ciekawym pomysłem. Co się tam chciałeś? Ja chciałem tylko powiedzieć, że w standardzie to tak naprawdę brakuje nadal feczy. Patrząc na te wszystkie karty, to one po prostu krzyczą, no przedrukujcie nam fecze i wtedy jesteśmy dobre. To za mocne by było, to nie ma szans. Nie byłoby za mocne, no już w tym deku. Ten deck był dokładnie taki sam w poprzednim T2 i nie był wcale za mocny. Znaczy ja bardziej patrzę na format, gdzie mamy fetche i triomy. To mana base by był chyba trochę za mocny. Następna karta? Masz jakieś wyrażenia? Czy następna? Tak, mi się bardzo podoba ten stwór. I uważam, że deck 40 one dropów, 20 landów to jest deck, co spokojnie może istnieć modernie. I to jest taki typ decku, który wykorzystuje bardzo dobrze tego stwora, bo ten stwór ma taki problem, że gra słabo, jeżeli masz... W sensie, zakładając, że chcesz go zagrać w drugiej turze, to gra słabo, jeżeli masz jakiekolwiek dwójki w decku. Gra dużo lepiej z jedynkami. I deck, który ma 12 ryśków, tak jak już mówiliśmy, który ma 4 Goblin Guide, 4 Lightning Bolty, 4 takie typki, 4 Mutagenic Growthy, 4 Groundswelle, to jest 32 spele są póki co. 4 Wikami Mensy, 4 Tibun Battle Rage. Jakoś tak się ten Battle Rage to sam się prosi nawet. Nie no, ale wracając do lądu, to nigdy nie masz mało 3 lądów, żeby zagrać Battle Rage i Mens w jednej turze. Nie zawsze dobierzesz Beasta i nie zawsze TBR musi atakować za bardzo dużo. Jesteś w stanie bardzo często zagrać fetcha, odpale, okay. Mieć dwa many, zagrać TBR-a i 4 trample. TBR rozumiem, tego Become Immense moim zdaniem jest taki se, bo też nie wiesz jakoś, no, masz dużo fetcha, ale będziesz, nie masz super napełnienia tego grobu. To sobie włożysz dwa i będzie super, jak dobierzesz jednego. What? Ja musiał mieć po prostu dużo, w sensie, na katle jeszcze przecież są. Generalnie to jest taki stwór, że jeżeli ten stwór jest słaby, jak nie masz one dropa innego na pierwszą turę, więc to, co musisz mieć, to musisz mieć, nie wiem, 20 one dropów innych stworów, żeby ten stwór był dobry. Ale panowie, ale sobie przypomniałem coś. Dobra, sorry. No to musisz mieć tak, masz 8 rysi, gajdy na katle i ja jeszcze bym chciał znaleźć jakiegoś piątego stwora, żeby zagrać go w pierwszej turze. Jest ten taki, co jest 3-2, 1-2 Death Touch i ma na tym, na rewolcie ma kanterek. Narnam Renegade się chyba nazywa. Dobra, panowie, pamiętacie taki deczek? I czat też może się skupić i może nami się zabawić w grę. Pamiętacie deczek, którym Kanister wygrał PTQ w Warszawie i ten deck przez chwilę terroryzował format? I to był Death Shadow Zoo, który grał Death Shadowy, Łata Katle, Monastery Swift Spiry i właśnie zawsze brakowało tego były jednego. W tym deku, w pierwszej wersji. Splashowało się w pierwszej wersji tego deku Steplingsy. O to mi chodzi. Żeby
grała ma pod, na gatle i grało się tam Ranger of EOS w sideboardzie. I teraz o co chodzi? Steplinks zawsze był takim necessary, że jak to tam było po polsku, już zapomniałem. No właśnie. I w sensie był takim kartą, którą musisz grać, bo nie ma nic lepszego, bo na przykład te inne pomniejsze stworki były za małe, aby same z siebie narzucić presję, albo same z siebie zabijać w trzeciej turze odpowiednio szybko, ale jeśli wymienimy, ale z drugiej strony był duży problem, bo jak dobierałeś mało lądów, na przykład miałeś tylko jakiegoś takiego sprytnego one-landera i musiałeś iść po białą manę, to później często nie byłeś w stanie albo zagrać swoich innych czarów, albo na przykład twój wild nakat był 1-1 i to było smutne. Albo znajdywałeś sobie Godless Shrine'a i było nieciekawie. Ale jeśli zamienimy Steplinksa na tego nowego czerwonego Steplinksa, może to zrewitalizuje cały archetyp. Albo na przykład wyobraźcie sobie taki 41 drop deck, który też ma Death Shadow, bo i tak grasz dużo fetchy i dużo duali. I taki mono landfall Death Shadow. No, ja Death Shadow Agro też mi się wydaje, że może być niezłe, szczególnie z jedną kartą, co jeszcze później pojawi się na tej liście, o której będziemy mówić zaraz. Okej, okay. To tyle, jeżeli chodzi o landfallowe typy. Możemy chyba uznać, że nam się podobają i że gdzieś się mogą pojawić i się nie zdziwimy. Ostatnią kartą Alanową jest karta Tangled Flora Hedron, która jest bardzo fajna i ja mam wam powiedzieć, że jest bardzo fajna. A, to jest taki chyba mój ulubiony nieprzegięty design tych spelli slash lądów, gdyż on zawsze będzie robić to, co chcemy tak naprawdę. Dość częstym problemem rampy decków w T2 było to, że nasza manadajka ginęła lub była bardzo podatna na jakiś mass removal. I ten wybór, czy chcemy zagrać Taplanda, czy manodajkę w tej karcie, wydaje mi się, że rozwiązuje ten problem. I to tyle na temat tej karty. Jest po prostu solidnym dwudropem, który, jeżeli będziemy grali ramp deckami, będzie w tym formacie. I ma jeszcze bardzo piękny rysunek. Tak, ja się zgadzam ze wszystkim. Ok, przechodzimy do kart Sotka. Pierwszą kartą Sotka jest Scourge of the Skyclaves. I to jest właśnie karta, o której przed chwilą mówiłem, co moim zdaniem jest w stanie ożywić Death's Shadow Agro w takim ujęciu, jak było kiedyś. Sotek, to jest twoja karta, więc oddam tobie pierwszeństwo. Najgorzej muszę czytać, co ta karta robi. Dobra, Scourge of the Skyclaves. Za jedną szarą, jedną czarną. Potwór demon. Gwiazdka na gwiazdkę. I power tego Scourge of the Skyclaves, Parry Toughness, przepraszam, to jest 20 minus najwyższy life total jakiegokolwiek z graczy. Ciekawostka, jak zobaczyłem, jak Wizardzi na swoją oficjalną stronę facebookową wstawili tę kartę, to był wielki płacz i teraz uwaga, usiądźcie albo nie wiem co zróbcie, bo w Commanderze bardzo ciężko będzie zrobić, aby wszyscy gracze mieli poniżej 20 życia, więc ta karta jest skrajnie niegrywalna. Także jeśli macie jakieś wątpliwości, czy jaki format jest najważniejszy dla Wizardów, no to macie teraz dowód. Dawaj, Jędrek. Ja uważam, znaczy znalazłem, nie uważam, czy tamto nie znalazłem, nawet widziałem, że właśnie w Commanderze ta karta jest broken. Jeżeli grasz generałem jednym z tych trzykolorowych legend z Ikori, co się nazywa Netroi, co jak zmutujesz, to wracasz z grobu stwory o łącznym powerze 10 albo mniej, bo on ma w grobie power minus 20, minus 20, możesz wrzucić go i stwory o łącznym powerze 30 lub mniej. Więc to jest mega combo i mega potężne w EDH w odpowiednim deku. No i tutaj jeszcze zwróćmy uwagę na to, że ta karta ma kickera za 5 many, że jak ją zagierasz z kickerem, to wszyscy gracze tracą połowę życia round the top. Ale to raczej nie będzie miało większego wpływu na rozgrywkę, chyba że w Commanderze właśnie, tam może błyszczeć ta karta wtedy. Ale porzućmy tego kickera, bo według mnie on niewiele wniesie do formatów Constructed, chyba że w standardzie coś będę robił, to Alan
no dawaj, powiedz coś. Czy też jesteście rozczarowani, że on jest demonem, nazywa się Scourge of the Skycliffs Cliffs i nie lata? To taki flavor fail? To jest bardzo wielka przeszkoda, aby ta karta była grywalna, na pewno. Ja się zgadzam, że to jest flavor fail. Sodek nie ma pojęcia o flavorze, więc w ogóle nie powinniśmy go... Ale no, nie, no chłopaki, poważnie. Wyobrażacie się nie, no, ja naprawdę potężnego, nielatającego demona. Może ma przycięte skrzydła, gościu, no. No, nie wiesz, tego spotkało, nie znasz, nie oceniaj, no. Dlatego, że jest niepotężnym, nielatającym demonem. Moim zdaniem to jest demon właśnie taki... To jest taki mały demon, to jest taki demon cwaniak za dwa mana, taki przyczai się, bo te Skycliffs to są te takie enklawy w powietrzu korów i on się czai za skałą gdzieś i robi jeb. I najwyżej ma jakiegoś większego ziomka demona, który po niego podlecie jak trzeba. Prosta sprawa. Ale też mnie denerwuje, że jest demonem i ma flyinga, to mi się nie podoba. Szczególnie właśnie, że może jest jak żaba i tak skacze po tych skałach bardzo daleko. No nie wiem. Hashtag jest... quality content. Panowie, no, o czym my gadamy tutaj? To jest dramat. Flavorze. No właśnie, to jest właśnie problem. To... Jack Kasztan dobrze pisał, to jest demon typu kura. Kury też nie latają. To nie, tak, ale... tak. Możemy już... tylko skakać, rzeczywiście. Podpadając rzeczniki na bok, to będzie typek 4, minimum 4-4 w drugiej turze? Z tylko kart, które pokazaliśmy, tak? W pierwszej turze zagramy tego czerwonego typka z landfallem. Wbijamy się za 4. Sami sobie zadajemy jakiś damage, oczywiście z fetchy i duali, no i wstawiamy typka minimum 4-4 za 2 mana. I nie musimy się bawić w jakieś tam bombelki, tot size'y, jakieś inne rzeczy, żeby to był Goif numer 5-8. No, Focizem i tak powiem, byś chciał grać. No, a Focis to będzie wituweczka. No, ale chodzi mi o to, że po prostu już możesz zacząć wbijać damage od pierwszej tury, a nie musisz grać właśnie, nie musisz grać tego tot size'a, żeby mieć typka większego. Okej. Mi się wydaje właśnie, że taki deck, co ma ryśki czerwone, te nowe, co ma focizy, mutageny i resztę wszystkich speli, stworów, co się grało w Cedarem w Shadowle Agro, to wydaje mi się, że to jest lepszy stwór niż Goif w takim deku. Na pewno, to jak najbardziej. I to jest coś, co moim zdaniem potrzebował ten Death Shadow agresywny, żeby odżyć trochę. Wydaje mi się, że ta karta jest bardzo dobra w tym deku. Jest słaba w Grixis Shadowle. Ale to nikogo Grixis Shadow nie interesuje, jak właśnie patrzy na tę kartę, tylko właśnie raczej takie. Chyba że Grixis Shadow wróci, widziałem już jakieś pierwsze drafty entuzjastów Grixis Shadowa z Twittera, co po prostu mieli 4 bolty w swoim deku, żeby ten on był lepszy. A to trochę mi śmierdzi osobiście. A Jund Shadow, taki agro, to jest taki dek, który tak chce mieć Lightning Bolty, czy no. Jakieś takie karty. Ja uważam, że właśnie wkładanie tej karty do Grixis Shadowa, ono, na przykład ono może być świetne na sideboardzie wtedy, bo jest spora grupa talii, które się albo nie pejnują, albo mają life gain, więc ten skorcz nie będzie zawsze super, ale właśnie w takim agresywnym deku, który, bo tak, Grixis Shadow patrzy na interakcję, ma discard, ma kontry i ma stosunkowo niewiele fretów, więc tam jak nie masz freta, to zadanie tych obrażeń czasem może być problematyczne. Ale właśnie jak patrzymy na takiego bardzo, bardzo agresywnego wersję Shadowa, taką 4C wersję, bez niebieskiego, czyli tam wrzucimy wszystko, co może najlepsze. No będzie 3C teraz, bo nie musisz grać ryśkiem. Znaczy możesz dalej, to ktoś ci to obroni. Ale robi dużo lepsze, jak nie grasz ryśkiem. To prawda, to, ale z drugiej strony White Nakat i tak chce mieć Plainsa. Ale nie musisz grać Nakatem po prostu. What? W ogóle jak ty to sobie wyobrażasz? Gościu, White Nakat jest super, to jest 3... Kiedyś ta karta była zbanowana, a ty nie chcesz nią grać w ogóle. Odwołuje się do Katlem i nie grać. Możesz grać na Katlem i nie grać Rysiem. Możesz w teorii. Jakby to wszystko wyjdzie w praniu. Ja wiem tylko tyle, że ten spoiler mnie bardzo mocno zachęca do tego, aby spróbować Death Shadow Agro. Ja zawsze byłem fanem takich agro combo deków i takich deków, co potrafią zabijać sobie z nie wiadomo czego. I na pewno będę próbował takiej konstrukcji, tylko mam nadzieję, że nie zbankrutuję przez te mytiki, które będę musiał kupić do niego, no modo, ale jestem bardzo mocny na tak i jeśli macie swoje Shadow Zoo, co uznaliście, że nie działały przez lata, to może warto je odkurzyć i się przygotować na najbliższego FNM-a, czy na co tam innego gracie. No dobrze. Czy jeszcze któryś z was ma o tej karcie do dodania? Jak nie, to przechodzimy do drugiej karty Sotka. Jest to
Silundi's Vision. Jest to instant za dwie szarej i niebieską manę. Patrzy na sześć górnych kart twojej talii. Możesz wybrać instant albo sorcery spośród nich i włożyć go do ręki. Reszta idzie na bottom w losowej kolejności. A po drugiej stronie jest tapniętym niebieskim lądem. Sodek, czy to jest karta do Adnosium, czy to jest karta do innego deku? Czemu wybrać? Ja chciałem tak trochę szerzej powiedzieć, bo ja oczywiście z mojej perspektywy to ja powiem, no będę próbował grać jedną czy dwiema takimi kartami w Adnosium. Spróbuję wtedy zmienić mana base, nie będę grał Plainsem, będę grał Temple, co będą dawały manę BW, bo ta niebieska już nie jest aż tak ważna jak kiedyś była, jak gra się mniej cantripów. I właśnie wtedy spróbuję grać tymi, znaczy ja będę traktował tę kartę jako tapnięty island z opcją na to, że jak będę leciał szczubem i miał dużo many, to mi znajdzie Adnosium bądź Spolsy. Problem jest taki, że ten slot 3-manowy jest już trochę zapchany, bo mamy tam Unlife'a, Stash, mamy tam Painted Prisma z zagranym Taplondem, więc to może być problem, ale właśnie jakby każda karta, która jakby ma swój taki baseline jako byciem lądem i może gdzieś zwiększyć konsystencję twojego komba, jest spoko. W sensie Adnosium najczęściej to przegrywa, właśnie Adnosium częściej przegrywa sam ze sobą niż z przeciwnikiem. W sensie no to jest talia, gdzie jak nie dobierzesz Adnosium bądź spoilsów, to po prostu umrzesz. Więc zawsze warto takie efekty testować. Oczywiście część z nich była dobra, kiedyś część nie, na przykład Mystical Teachings. To jest taki dobry przykład karty, co kiedyś ludzie uważali, że była dobra, ale okazała się być za wolna. Ta karta też może skończyć jako ten efekt, który jest fajny, ale za wolny. Ale właśnie z racji tego, że można spróbować przebudować mana base i właśnie jak coś, aby była islandem, mnie zachęca do tego. To z kwestii combo. Ja też jestem ciekaw, czy talie na przykład w pionierze kontrolne spróbują grać tą kartą. Bo to jest lądzik, no tap ląd jaki jest, każdy widzi, to nie trzeba go przedstawiać, ale właśnie te mirrory kontrolne, szczególnie tam te gry trwają długo. Jest to też instant, więc można go sobie spokojnie zagrywać z końcem, szukać sobie w sześciu kartach czegoś, co potrzebujemy. Ja jestem na tak. Nie wiem, czy w modernie to chyba jest trochę underpowered, więc nie będę tego, to oddam głos Jędrkowi, może się bardziej wypowie. Ja się nie zdziwię, jak zobaczę to w pionierze. Odnośnie standardu się też nie chcę wypowiadać, bo teraz standard jest zbyt oparty na sforach, na planeswalkerach, więc ja to nie widzę, ale pewnie mogę się mylić. Moim zdaniem to jest zupełnie ok karta do standardu, jeżeli twoim głównym planem na stwory przeciwnika to jest Shatter the Sky, zagrywać po prostu, ona kopie bardzo głęboko po Shattera i turkę przed, bo w trzeciej jest lądem jak trzeba. To jest moim zdaniem zupełnie ok karta do standardu. Do pionierka wydaje mi się, że jest trochę za słaba. Ale może nie mam racji. Alan, coś do dodania masz? Mi się wydaje, że do pionierka jest zdecydowanie za słaba. Też mi się wydaje, że w ten wam może pobiać. Jeszcze naszła mnie taka myśl, że ta karta byłaby, te wszystkie karty byłyby lepsze, gdyby nie było w formacie Field of Ruin, bo wtedy można byłoby grać na Bounce Landy, żeby się sobie cofać te spada. Gdyż tak, to jest chyba zbyt duża strata z teoretycznego punktu widzenia, że ktoś ci właśnie rzuci tego Field of Ruin swojego bounce spala w formacie. Tyle. No dobrze. Ostatnią sotko kartą jest Skyclave Shade, którą wybrał głównie dlatego, że nie mógł trafić na kartę niewybraną wcześniej przez Alana i powiedział, no dobra, to ja wybieram to. I wybrał to. Dobra, to teraz Shave, ja tylko powiem, bo Sodek mówi gwiazdka na gwiazdkę, więc a co ja miałem powiedzieć? Ja powiem za Sodka. Co miałem powiedzieć? To jest stworek typu Shade, 2 mana, w tym jedna czarna, kicker 3 mana, w tym jedna czarna, nie może blokować, jeżeli został skikowany, to wchodzi na battlefield z 2 katrami +1 +1, power toughness ma 3/1 i na landfallu, jeżeli on jest w twoim grobie, to możesz go zagrać w tej turze z grobu. No, mi się, jak ja patrzę na tę kartę, to mi się przypomina taki mem, taki bardziej szablon do memów, gdzie dziecko prosi mamy o coś, mama mówi, że mamy to w domu, a w domu mamy coś, co jest dużo słabsze. Jak sobie patrzę na tę kartę, to myślę sobie, Bloodgust, gdzie jesteś?
czemu nie daliście Bloodgasta albo coś podobnego? Czytam, jak czytamy sobie Landfall na Bloodgaście, który jest tworem 2-1, nie może blokować, ma hasta jak przeciwnik ma 10 lub mniej życia. To jest super kartą i był dobry w standardzie, ale nie było OP z drugiej strony, bo wtedy Cowblade się trochę po tych wampirach przejeżdżał. A teraz czytam sobie ten Landfall i patrzę, że ja muszę cast it from graveyard. Tu nie ma napisane without paying its mana cost. To nie jest, że on po prostu wraca. Ja muszę go skastować, muszę zapłacić 2 many. To jest nieetyczne i niemoralne. W ogóle co oni mają w głowie? Oni takie karty drukują, co nic co nie wnosi. Dobra, a dobra, to już na poważnie. Pożartowaliśmy sobie, a na poważnie to wydaje mi się w porównaniu do tego, co jest w formacie, wydaje mi się trochę underpowered w standardzie. Może jak mamy tego monoblaka, to w tym monoblaku by się jakoś tam odnalazł. Z drugiej strony Rotting Regisaur zawsze discardował nam niepotrzebne lądy, więc nie wiem, czy byłoby łatwo w ogóle wbić ten Landfall. Nie wiem, czy w ogóle Kicker będzie jakkolwiek używany w standardzie. Może jakoś jak... Znaczy ja nie widzę za bardzo, aby to było dobre. Chyba, że mówimy o tym, że stwór za 2 many 3-1 nie może blokować, który w ultra late game będzie w stanie jakkolwiek wrócić, jest grywalny, to okej, okay, ale ja nie uważam, aby był. Odnośnie pioniera, może w monoblaku jakoś tam się znajdzie, ale ten monoblak ma już opcję, aby wracać sobie różne karty, więc ja też tego nie widzę. No ale może się mylę, w sumie ciężko powiedzieć. A w modernie to w ogóle machnę ręką, tylko tak jak pewien aktor z reklamy produktu Solar Green w TV Markecie, mówiąc, panie, daj pan spokój, bo to jest dramat. Ja powiem, że to moim zdaniem nie jest dramat. Moim zdaniem to jest super grywalna karta w standardzie i pionierze. W sensie, jeżeli grasz dużo swampów w swoim deku i chcesz atakować ludzi, to jest kozaczek moim zdaniem. Jeżeli będzie monoblack w standardzie, to dam sobie uciąć rękę. Jeżeli monoblack agro będzie deckiem w standardzie, to dam sobie uciąć rękę, że ta karta będzie grała 4 sztuki. Okej, okay, jakby ja się nie kłócę, że to będzie grało, tylko w porównaniu do tych efektów, które mieliśmy, czy tej Bloodgasta, to no gdzie jedna, a gdzie drugie stoi? Chodzi mi o to, że to... Uważam, że to jest lepsza karta do monoblack agro niż Bloodgast. Dlatego, że nie ma... Uważasz, że to jest lepsze niż Bloodgast? W monoblack agro, takim standardowym monoblack agro, uważam, że to jest lepsza karta niż Bloodgast. Uważam, że Tomasz, że ma 3 powera zamiast 2 powera, jest bardzo istotne. Mi się wydaje, że Bloodgast jest lepszy dzięki tej klauzuli, że jak jest 10 życia mniej, to ma hejsta. Po pierwsze, a po drugie, to, że jesteś w stanie, wiesz, atakujesz go na przykład w czwartej turze, atakujesz, ktoś tam się blokuje, wymienia, zabija cokolwiek, a ty dogrywasz landa, wracasz Bloodgasta i zagrywasz coś jeszcze, będzie miał kluczowe znaczenie. Ma mniejsze znaczenie moim zdaniem niż to, co powiedział Alan. Hejs jest bardziej istotny. Właśnie to jest ten problem, że Bloodgast w czwartej turze na stworka midrange'owego nie wymieni się tylko z champa zaatakuje, a ten stwór ma potencjał wymiany i ten kicker to też jest coś, co będzie w late game moim zdaniem działo. Szczególnie to... jak rotuje ten Regisaur, bo Regisaur zaraz rotuje. Regisaur zaraz rotuje. Tak? Tak, rotuje. Tak. Rotuje większość kart monoblack agro, bo rotuje ten mityczny demon ze spektaklem. Night of Ebon Legion też rotuje? Ratuje Night of Ebon Legion, rotuje sporo część tego deku i wydaje mi się, że... Ale dalej jest Rankle, dalej jest Castle Lochtwain. Wydaje mi się, że to będzie zupełnie spoko typ i też jak masz Castle Lochtwain i nie masz Regisaura, to będziesz częściej dobierał lądy i częściej będziesz miał tych lądów w stole trochę i częściej będziesz zagrywał go w grobie z grobu jako typa 5-3, co jest już całkiem niezłym zagrożeniem. No dobra, to jakby... Ja się też wydaje, że w C2 to będzie easy 4 aktualnie. Znaczy... Jeżeli tak jak monoblack będzie grać. Właśnie, bo ja trochę wątpię, że monoblack będzie... Przepraszam, ja trochę wątpię, że monoblack będzie... Ja nie mówię, że będzie. Mówię, że jeżeli będzie, to jest bardzo ważna część tego deku. Okej, okay, ale ja uważam, że to jakby mogli spokojnie podkręcić troszkę ten power level, by się wiele nie zdarzyło. Jakby w porównaniu do innych rzeczy, co mają inne kolory, to jakby czuję, że to jest underpowered w porównaniu do tego, co widzimy. Nie, ja uważam, że to jest najlepszy agresywny stwór, jakiego pokazali w spoilerach. Jeden z najlepszych agresywnych stworów w standardzie. Co? W ogóle o czym ty mówisz, ziomek? To jest lepsza karta niż Rich 01 do standardu. Easy. Tak. Też mi się wydaje, że do T2 to easy. To no jest dobra. Bardzo dobry agresywny stwór do standardu, Sodek.
No okej, dobra, no w sensie może zbytnio modernizuje. W sensie taki, no tak, to nie jest karta do Moderna, to jest karta do T2 i może do Pioniera. No może. Dobra, okej, to zmieniając moje... Moim zdaniem to jest lepszy stwór niż Scrapheap Scrounger, a Scrapheap Scrounger był all-starem standardu. Scrapheap Scrounger terroryzował cały standard, jak długo był w tym formacie. A to też wynikało z tego, że Herd of Kira miał Equip 3. No i z tego, że było Desi. I że był kolor lat, to się wszystko tak zazębiało. No tak. Ten typek będzie po prostu grać w T2, jeżeli czarny kolor będzie miał narzędzia, żeby radzić sobie z Uro. Jest Cling to Dust. Tak, i Tymaret. Też ludzie no nie właśnie grają. Jeżeli Mono Black będzie dobry, to jest karta do Mono Blacka zupełnie szanowna. Sodek nie ma bana na Fermagica, na dyskusję już mówiliśmy wiele razy. I możemy chyba skończyć mówić o tej karcie, zanim Sodek jeszcze bardziej się zbłaźni. Mnie pojechałeś, ziomek. Wchodzimy do kolejnej karty. Ja mam raczej karty dzisiaj zaspoilowane, o których nie mieliśmy okazji powiedzieć tydzień temu. Pierwszą, co mam, to jest Agadim's Awakening. To jest ostatni flipland mityczny, który może wejść otapowany. Nie wiem, czy moi koledzy go widzieli, bo on został zaspoilowany chyba koło 19 czy 19.30. Ja widziałem. Z przodu ma koszt X i 3 czarnej many, sorcery. Wracasz ze swojego grobu na stół dowolną ilość wybranych stworów, z których każdy ma inne CMC i każdy z tych CMC musi być równe X lub mniej. Była taka karta Grim Menagerie się chyba nazywała, co miała lekkie przebłyski w standardzie z Guilds of Ravnica chyba była. Za 5 mana wracała 3, 2, 1 w stół. Więc to jest podobna karta. No a z tyłu jest standardowo ląd, który wchodzi odtapowany, jeżeli zapłacisz 3 życia, a jeżeli nie, to wchodzi stapowany. Mi się wydaje, że to jest mityczny flipland, co ma zdecydowanie największy potencjał do standardu. Uważam, że przednia strona jest właśnie zupełnie super w takim mono B agro, o którym przed chwilą mówiliśmy. Grusom Menager się nazywa ta karta, tak. Uważam, że to jest zupełnie super karta do standardu i uważam, że to jest karta do pioniera typu średnio grywalna, chociaż Kanister wysłał mi przed chwilą deck, który jest, już wam pokażę go na pulpicie. Ale dostaliśmy exclusive content tutaj. Manaless dredżem do formatu Pionier, który ma dużo kart flipowalnych i ma Undercity Informera, który kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 3 mana, jest 2 na 3. Jeden. Za 1 mana, 4 mana. Okej, okay, 4 mana, tak. 2 na 3. To są 2, przepraszam. Znaczy ten, którym ty mówisz, to kosztuje 3, jest ten też Balustred Spike, tak, który kosztuje 4. Tak, ten kosztuje 3 tak, mana, 2 na 3 i za 1 mana poświęcenie stwora, mielisz sobie deck, dopóki nie znajdziesz lądu i wszystkie, no i ląd idzie chyba do ręki bodajże, a reszta, a karty przemilowane idą do grobu. Jest Balustred Spy, który ma latanie 2 na 3 za 4 mana i ma trigger też taki, że mielisz do lądu. No, wybrany gracz mieli do lądu. Teraz... To jest taki deck, co wyrzuca dużo rzeczy w grób. Wyrzucasz tego. Wyrzuca się. Tylko nie da się wrócić w żaden sposób Wurma, to mi się nie podoba. Czy da się? Ten Wurm jest po to, aby się nie przewinąć, bo ty przewiniesz. Okay, no dobrze. Jakby to chciałem powiedzieć o tym Wurmie. Ten Wurm wygląda bardzo dziwnie, ale tu chodzi o to, aby zawsze mieć coś w talii do wszaflowania. Bo ty teraz przewiniesz całą bibliotekę, strigorujesz wszystkie narkomy, wszystkie chile, wszystkie góle wrócą i wrócą też amalgamy. No tylko potrzebujesz też zaatakować i być w stanie zabić. Pytanie jest takie, jak często ta talia będzie w stanie cokolwiek robić? Jak często czy będzie to działać? Wydaje się jakieś takie strasznie turbowolne. No to w czwartej turze będzie to robił. W czwartej turze dopiero odpali, nie? No, no tak. Ja się nie przydała. W czwartej turze przeciwnik ma 8 życia, ty masz 32, dobrze liczę. I tak, tak. Ma dużo powera, no to ten power może starczyć, ale myślę, że może się słabo to matchupować z tym, co mamy. Poza tym część payoffu można dobierać i tego payoffu wtedy jest mniej. Tak. Ja to sobie spróbuję, bo to jakby, ja nie wiem, czy ktoś widział, jak reagowałem, jak moja mika twarzy.
wyglądała. Ja takie o tym, że ludzie próbują grać tą kartę w Death Shadowach. Próbują ją gdzieś tam przemieścić. Dobre, ale mi się podoba, fajny pomysł. Tak, no bo te trzy życia to jest bonus tak naprawdę w tym formacie. No i jak już tak naprawdę fladzimy, to możemy cofnąć jakiegoś Death Shadowka i coś jeszcze. No czy Death Shadow... agro też? Chociaż to agro zawsze chce mieć dużo feczy i szoklandy i nie chce mieć lądów, co się nie da ich. Ale może mieć jednego takiego. To... Może mieć jednego i możesz wrzucić sobie dwójkę i jedynkę. Ja bym jeszcze przemyślał tę kartę werbę w pionierze. Bo tam możesz wrzucić playera i wrócić sobie tego arkanistę. I Lurusa też. Kroksa, jak bardzo uprzesz, aby tam pingnąć coś. A koszt jakby posiadania tego lądu, bo to jakby uznajmy, że to jakbyś miał jedną czy dwie takie karty, to jak będzie tapniętym lądem, to jest kompletnie ok. Jak bardzo musisz zapłacić trzy życie, to zrobisz. I też jest ok, bo ty chcesz wywierać te jakby wywierać te presje i jakby jednojarozowa strata trzech życia nie sprawi, że umrzesz, jak grając z takim deckiem jak ten Erby Arcanist. Ogólnie mam jakby im dłużej patrzę na ten set, tym więcej konstrukcji chcę sprawdzić i chcę przetestować, co sobie nim pograć. I nie wiem, od czego zacząć, to jest duży problem. I ten RB w pionierze też mi się podoba. Moim zdaniem to jest super karta. Moim zdaniem to jest najbardziej grywalny ląd mityczny ze spelem z przodu. Oprócz, no zielony jest do konkretnych deków jakby, a to jest taki najbardziej jakby generycznie na power levelu, co może po prostu, o mam deck, który ma stwory o różnych CMC i produkuje czarną manę, więc chcesz sobie włożyć ten ląd do deku. Okej. Okay. Kolejne, co wybrałem, to jest też dzisiaj zaspoilowany Null Priest of Oblivion. To jest stworek za 2 mana, 2 na 1, 2 mana w tym na czarna, 2 na 1 Menace Lifelink, ma kicker za 4 mana w tym czarną i jak wchodzi na stół i go się kiknęło, to można wrócić stwora z grobu do gry. To też jest taki stwór, co może być spoko, jeżeli będzie mono B w standardzie, który po prostu w late game robi 2 za 1, a w drugiej turze jest po prostu typkiem napierającym, co ma Menes, a Menes, jak wiadomo, z każdym setem coraz bardziej przekonujemy się, jaki dobry jest Menes w agresywnych deckach, jest mega potężną mechaniką, jak chce się atakować i tyle właściwie. To jest po prostu dobry typ do standardu, jeżeli mono B będzie dobre. Ja mam pytanie tylko, jakie są one dropy w standardzie? Bo jak widzę tego typa i tego Bloodgasta no, słabego, to może być problem. To może być problem. Gdyby były one dropy, to ja jestem w monobleku. Wydaje mi się, że nie ma żadnych i to jest właśnie problem. Jest rycerz z deftaczem 1-1, co na przygodzie dobiera kartę. No i to jest jednak. Jest skorpion. Nie słuchasz się, coś mówisz, ale wiesz. O, chciałem powiedzieć, że jest jeszcze ciastek. O. Ginger Blood. Ciastek to jest potężny mądry. Okej, ciastek jest spoko jako dodatkowy one drop, ale jakbym ja bym wolał mieć jakiegoś stworka 2-1, co coś robi. Ja właśnie wchodzę na portal Scryfall i zrobię szybkie wyszukiwanko. Stworki. Pelinę, okej, okay, to ja wykorzystam czas antenowy, ale to jakby okej, okay, ja mam może banana na rozmowę o Fair Magicu, ale jakby ja nie widzę, aby ta karta grała gdziekolwiek więcej niż w standardzie. Chyba, że to jest jakiś pseudo śmieszny sposób na reanimację potworów dużych. Też na to można zwrócić uwagę. Po prostu mamy za 6 manę. Mi wydaje, że on może jeszcze pograć w pionierze w tribalu Vampir z Sorinem i tymi wampirami za 5 mana, które tak, ci dobierają karty tak, tyle. Tak. Masz, tam, masz Nyktosa, więc z tą maną na kickera nie będzie aż tak trudno. Tak, no. No to tam rzeczywiście ma to potencjał. Ale też nie grałbym jakoś za dużo, bo tam tego wali już jest tyle, że... No, nie. 1/2, może jakiś sideboard na jakieś takie długie matchupy. Może. No ma potencjał na pewno, tak? W tym wampirowej. No, w tym konkretnym formacie na pewno. Z one dropów jest, czarnych jest Skorpion. To się trochę nie grało, ale jakoś też takim 9-10 one dropem. A Skorpion był spoko. Dlaczego lubię? Jest Rogue za jedną czarną, jeden na jeden z flashem, co miluje
dwie karty. Jeżeli przeciwnik ma 8 lub więcej, to dostaje plus 2 plus 1. O. O. Jest Whisper skład. Za 1 mana, co za 2 mana szuka w deku po więcej kopii tego samego i wkłada je na stół. 1 na 1 też jest ziomek. I są jakieś typki 1 na 1 z różnymi umiejętnościami. Też nie ma żadnego dwupowerowego generalnie. Jest skorpion. No, więc biednie. Jest cała nadzieja, że może coś wyjdzie. O, dobra. Gdyż tak, tak patrząc, to właśnie to jest to, czego brakuje nam według nas do Monobleka, nie? Jakiś taki porządny one-drop. I jeszcze uważam, że powinniśmy podświecić komentarz Jacka. O to poprosić. Will it jant? To jest pytanie. Czy ta karta, którą pisaliśmy, jest dobra do janta? Tutaj znany ekspert odpowiada. To jest idealna karta do janta. Masz do wyboru albo 2 mana nic nie robię, albo 6 mana nic nie robię. I to perfekcyjnie opisuje archetyp jant w formacie modern. Dokładnie. Ja tutaj oddałem do publikacji mój artykuł, który relacjonuje turniej Magic Modern Cafe Championship w Magic Cafe. Tam też właśnie pisałem, że grałem z użytkownikiem gry Magic, Cornel Knop, który grał jandem i był bardzo przyjemny dla mnie i bardzo miły człowiek, ale no gra jandem, więc przegrał. Co tutaj można wam powiedzieć? Ja zagrałem Uro, a on przegrał. Ale hasło zrobiłeś, to mi się tak podobało. Ja już liczyłem na jakiś niesamowity komentarz, to no i przegrał. Granie jandem, jak wiadomo, 2K20 to jest trochę XD. No, bo rotują teraz Knight of the Ebon Legion i rotuje Gutter Bones, więc dwa one-dropy, które były w tym deku. Nawet commonowy 1 mana 2 na 1, koniec. To byłby... Stopowany. Za jedną czarnej manę wchodził do gry stopowany 2-2 zombie. On też wyratował? Dire Graf Ghoul. No. Chyba był M19. M19, może M20, okej. Chyba, bo nie widziałem go teraz, że jest legalny. Nie widziałem go na tych pojazdach. To jest takie coś, co mogą wydrukować w tym secie, moim zdaniem nikt się nie obrazi. Tak. No. Albo mogą przedrukować, jak jesteśmy na Zendikarze, mogą przedrukować Laceratora, który grał... Lacerator! ...w starych. To był jeszcze Pulse Tracker drugi. Pulse Tracker był set później. Tak, później był taki se, ale przyjęlibyśmy go. Tak. Lacerator był potężny. Jak to mówią, jak rybu. Dla ludzi, którzy nie grali, jak był Zendikar oryginalny, Lacerator, Vampire Lacerator jest za jedną czarną manę, 2 na 2 i na początek upkeepu, jeżeli przeciwnik ma 10 lub mniej życia, to ty tracisz 1 życia. Nie. Możemy teraz omawiać. Teraz. On był za jedną czarną i 2-2, na początku swojego upkeepu mogłeś zapłacić 1 życie, jeżeli przeciwnik miał 10 lub mniej życia, nie musiałeś płacić 1 życia. Okej. Okay. No dobra. Czyli póki przeciwnik miał powyżej 10 życia, to płaciłeś 1 życie, żeby mu z nim atakować, a jak przeciwnik miał jakiś blokerów, to nie płaciłeś życie i on się tapował. No może tak było rzeczywiście. Tapować na pewno się nie. A może po prostu nie mógł blokować, jak przeciwnik miał 10 lub mniej? No, wpisz i zobaczymy. No dobra, ale jest... Ja pamiętam, że miał trigger na początek upkeepu, to tak. Du. Dobra, try. Nie, you lose one life and there's an opponent. Tak, jak mówiłem. No. Co? I jednak jest pokazane. Ja znam, bo Zlepas grał tą kartą i wiele razy grałem ze Zlepasem. Chcę pozdrowić go z tego miejsca, mimo że nie słucha nas na pewno. Więc Lacerator jest potężny. Czy Alan może dostać bana na mówienie o jakichś kartach? Bo ja tylko mam bany. Ty powinieneś dostać kolejnego bana. Ty masz bana na czytanie kart, jeszcze zapowiedzenie gwiazdka na gwiazdkę. Gwiazdka na gwiazdkę było super. Chyba, że będziemy będziemy się z tego śmiać za jakiś czas, wiesz? Będziemy... Ja się już nie śmieję, ale dałem też tutaj bana. Poprawiłem twój humor po prostu. I że mogłem trochę pozytywnej energii do świata dodać. Dobra, okay. Dawaj, jestem nahypowany opór. Ale okay. Co jest ostatnia karta? Ostatnia karta to jest karta do potężnego archetypu, co będzie grywany w standardzie, czyli Ube Łotrzyki. To jest dzisiaj pokazany Lord Łotrzyków. Ale disappointment, słuchajcie. Ja naprawdę tutaj przepraszam za... No ale dobra, może nie będę tak mówił. Brzydko. Za dwie many, jedna czarna, jedna niebieska, ma Flash Flying, dwa potężne keywordy, 1/3. Jeżeli tak długo jak przeciwnik ma 8 lub więcej kart w grobie, to rogi twoje dostają plus 1, plus 0 i jak jeden albo więcej rogów twoich atakuje, to wszyscy przeciwnicy milują dwie karty. Moim zdaniem
to teraz jakby ja zanim zacznę coś mówić, ja tylko przypomnę, że dalej w formacie standard, pionier i modern i to chyba nam starczy. Jest potwór, co się nazywa Uro Titan of Nature's Wrath. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy milowanie przeciwnika jest dobrym pomysłem? Jędrek, oddaję ci głos. Okej. Okay. Więc tak, twój deck. Pierwsza karta to zaczyna się 4 razy Cling to Dust. Masz rogi, które naprawdę niektóre są potężne. Ten ziomek jest bardzo mocny. One drop, co jest 3-2 jak Delver, jak przeciwnik ma duży grup, też jest bardzo mocny. Alan, pożycz mi palców, bo już nie starczy. Możesz grać potężną kartą Drown in the Lock, która jest niesamowicie potężna. Możesz grać potężnym Merfolkiem, Merfolkiem tym łotrzykiem 4-5 legendarnym, co z niego się śmiali moi koledzy w zeszłym tygodniu, bo chciałem coś o nim powiedzieć. Można, jest Spell Pierce rogue'owy też, w sensie Spell Pierce partowy pokazany, gdzie za jeden niebieskiej mana skontruj nie stwora, chyba że przeciwnik zapłaci 1+1 za każdego stwora w party twoim, czyli z jednym typem z party jest już Spell Pierce'em, całkiem potężna. Jest Dysputa, jest Lofty Denial, czyli mana leak na co dopłaci 4, jak masz stwora z zadaniem. Moim zdaniem Ube Rogale mają potencjał, żeby być dobrym deckiem. Szczególnie, że jest Cling to Dust, co moim zdaniem będzie ważne. Przedstawiłeś, to w sumie nie brzmi to aż tak tragicznie. Mówię, że to będzie najlepszy deck w formacie. Mówię, że to będzie fajny deck. To będzie taki deck, co ja sobie złożę i w Poznaniu, gdzie nikt nie ma uro, będę przychodził na FNM, będę nim grał i będę miał te klingi nawet, mimo że nikt nie będzie miał uro, ale będę się mega cieszył, bo ten deck będzie super fajny do grania. Alan? Ja chciałem powiedzieć, że ta karta nastraja mnie optymistycznie w związku z tym setem, gdyż patrząc na nią jestem prawie pewien, że Wizardi zbanują uro, gdyż inaczej nie wydrukowaliby takiej karty. I w ogóle ten cały temat puszowania grubu przeciwnika nie działa. Tak, jestem optymistą i nadal w to wierzę. I jeszcze jedna rzecz. On mieli za każdym razem dwa, czy dwa za każdego, który atakuje? Za każdym razem dwa, to jest one more. No, to już jest. To właśnie to jest troszkę coś, co mnie rozczarowało, ale nie byłem jeszcze do końca pewien. Ale jakby mieliło za każdego Roja, to byłbym większym fanem tej karty. Ale też mi się bardzo podoba, gdyż naprawdę statystyki ma super i z tą kartą wszystko jest fajne do momentu, w którym nie uświadomimy sobie, że w formacie jest Uro. No i to jeszcze Piotr mówi dobrze. To wszystko. Brazen Borrower też jest rogiem grywalny w standardzie karta. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że oj, za jeden many ten jest ten Roach, jak on się tam właśnie nazywa. Ten taki a co przewija? Właśnie coś chciałem powiedzieć, że te rogale to. Niebieski? Nie, ten czarny. Nie, on jest czarny. Ten jeden na jeden nie... jest później 3-2. Tak, że jest 3-2. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa. To będzie to będzie miał one dropa, co może mieć znaczenie. Znaczy, co będzie z maną? Mamy UB kartę. Właśnie to mnie strasznie mierzi. Pokazali dzisiaj ląd, co daje bezkolorową manę, albo daje bezkolorową manę, no, albo daje manę dowolnego koloru na typy stworów z party, czyli Cleric, Wizard, Warrior i Rogue, oraz na Activated Ability, ale wchodzi tapowany. Czemu ten land wchodzi tapowany? Czemu? Jakby ten land wchodził tapowany, to mieli to z tym lądem plus UB Fliblandem, masz zupełnie przyzwoitą manę do agresywnego deku UB Rogi. A teraz przez to, że to jest Tapland, to jest jakby, to musiał Andrzej Brązowy w tym maczać palce, bo nikt takiego błędu designowego by nie zrobił jak on. O, tutaj jeszcze Olaf przypomina, że Kitesail Freebooter jest w M21. Więc... Też dobre. I też jest rogiem. On jest piratem, nie jest rogiem. Ha, okłamałeś nas. Jak już tak sobie pogadaliśmy, się nahypowaliśmy, to ja przypominam, że dalej Uro jest w formacie i dalej przypominam, że Wizardzi i banowanie mytików nie idzie ze sobą w parze. I ja, mytiki to zbanowali, coś tam. Ja powiem tylko tyle. Uważam, że Uro będzie trzymany na siłę tak długo, jak się da, mimo że wszyscy go nienawidzą. I to jest według mnie smutna prawda. I mam nadzieję,
bardzo, ja właśnie bardzo chcę się pomylić w tej kwestii i bardzo chcę, aby urok na Nardzie poszedł do piachu, no ale nie. Ja też mam taką nadzieję, że w momencie, w którym ten set stanie się legalny, to wyjdzie, że no, chłopaki, sprzedaliśmy tyle boosterków, ile chcieliśmy i boksów i ujo już jest zbanowany. Mi się też podoba to, że... Moim zdaniem... Tylko skończę zdanie, że właśnie to, że oni więcej, jakby coraz bardziej puszują produkt na arenę, a nie na karciankę papierową, sprawi, że już w końcu przestaną się bać tych banów. Znaczy pokazali to już trochę teraz, ale to bardziej chyba to, że ten standard to był palący się śmietnik, a nie format, to może dlatego byli bardziej agresywni w stosunku do banów. Mam nadzieję, że utrzymają te tendencje i te błędy, bo to trzeba inaczej tego nie da nazwać. W końcu zostaną wymazane, bo poza, jak nie będzie uro, to uważam, że ten format, ten standard może być naprawdę ciekawy i jest szansa, że w połączeniu z tym, że Arena będzie na telefon, to może nawet ja sam zacznę grać standard, what, o co chodzi? Ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem Wizardzi przejawiali tendencję już wcześniej do tego, że banują mityki, jak są w drugi rok w standardzie i to już tak. Zdarza się. Że Marvel poleciał do piachu, Emrakul poleciał do piachu i banują. Jakby nie chcieli banować, jak to był set, który był dalej grany w Limited i tak dalej, ale moim zdaniem spokojnie w drugim roku bycia w standardzie mityki mogą polecieć i wiele razy już leciały ostatnimi laty. Bo to też chodzi o to, że te mityki z setów, który już nie jest drukowany i nie jest draftowany, przez to, że są tak opresyjne i potężne, schamują hype i sprzedaż nowych setów. Tak. Patrząc na ten cały set, to jedyne, czego mi brakuje, to jest, nie wiem, na przykład Prismatic Vista, jakby pokazali w tym formacie. Jeden zwykły fetch, i zbanowany uro, i ja już jestem naprawdę nahypowany na maksa. Nie potrzebuję 5 fetchy na standard. Taki zwykły Prismatic Vista byłby moim zdaniem idealny, żeby te wszystkie Landfall, Agrio miały szansę i były grywalne i zbanowany Ujo i już jest w ogóle bonanza. Tak. Ja uważam, że możemy założyć, że ten ban Uro się w końcu wydarzy, bo nie wyobrażam sobie formatu, który straci dużo kart, które jako tako odpowiadały na Uro i że dalej on będzie trwał. Także no ja się nawet w głowie, jak teraz to myślę, to nawet mi się nastawia na to, że tego Uro za niedługo już nie będzie. I że naprawdę będzie nad czym kminić w tym standardzie. A set się zapowiada naprawdę niesamowicie. Ja według mnie, bo to tak jakby tutaj znowu może dostanę kolejnego bana na mówienie czegokolwiek, to jest taki set, że jak ja zawsze od Limited stronie i w ogóle go nie chcę dotykać, to tutaj aż mam ochotę zagrać kilka draftów i przegrać je szybko i powiedzieć, że wracam do Moderna. No ja nie mam opinii o Limited, ale może będzie fajne. No nic. Coś jeszcze macie do dodania o jakichś kartach? Okej, jak nie, to będzie Banon Olaf 123 oferuje coaching z Limited. Sodek, jakbyś potrzebował, ma ponad 1900 ratingu na modów w Limited, więc jest to całkiem sporo. To prawda. To jest wszystko na dzisiaj od nas. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że jako, że jesteśmy podcast guildmage.pl, to zapraszamy na stronę guildmage.pl, gdzie możecie też kupić produkty typu zamknięte paczki z Zendikar Rising, czyli tam boxy, jakieś Planeswalker deki, tego typu bajery, tak Sodek? Nie, no to ja po tobie, jak ty się... Ja tyle, że zapraszamy na stronę guildmage'a i jeżeli chcecie, żebyśmy mieli więcej pieniążków, to kupujcie paczki. Jak się wam podoba podcast, to wspierajcie Guildmage, bo jak nie wspieracie, to nas nie ma i nam będzie smutno, wam będzie smutno, wszystkim będzie. To po pierwsze, a po drugie ruszyła chyba przed sprzedaż nowego dodatku, z tego co kojarzę. Tak. Więc jeśli jakaś... Nie kupujcie od Niemca, kupujcie od Polaka. Polaka. Że tak powiem. No, klasycznie. I jak chcecie, jakby jak wam jakaś karta wam się spodobała z tego co omawialiśmy, no to właśnie tam sobie możecie znaleźć tę kartę. Jędrek, czy za tydzień już będziemy zrobimy top 10, już będzie cały set, czy jeszcze nie? Tak, ale za tydzień robimy top. Ale będzie chyba 10. Jeśli robimy top 10, będą tam rogi na 100% jakieś.
Nawet jeżeli będą próbowali, moi koledzy, żeby tam nie było rogów, tam będą rogi. Nie będą super forsowane, ale coś się na pewno znajdzie. Będzie. Honorowe wspomnienie. Jakiś rog neutralize, znany już temat. Zostaje tam znaleziony. Oprócz tego, no, powiemy to, co zawsze, czyli trochę o formatach wszelakich. Jeżeli znowu uda nam się coś wygrać, to na pewno też o tym powiemy. Jak się nam nie uda wygrać, to może będziemy mówić tylko o spoilerach, bo się obrazimy na formaty, gdzie nie wygrywamy. No i to tyle. Mamy nadzieję, że w Zendikarze będzie dużo fajnych kart, nie takich jak Song of Creation, które później wiadomo jak skończyły swoją karierę. To będzie wszystko od nas, jak zawsze byli ze mną Alan oraz Sodek, ja jestem Jędrek i słyszymy się już za tydzień z naszym top 10 Zendikar Rising i pamiętajcie tylko, że Excel nie kłamie i te karty, które będą na liście, to są najlepsze karty. Na razie. Elo.